Tak. Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł PSL Koalicji Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Trzecia droga. Dzień dobry. Trzecia droga, oczywiście tych przynależności, tak, piętrowa taka konstrukcja, ale trzecia droga na końcu. Chociaż sejmowo to trzecia droga nie istnieje. Sejmowo to jest... PSL trzecia droga, tak. A, też jest nazwa trzecia droga, faktycznie. Chociaż oddzielnie występujecie z Polską 2050. To jest Polska 2050, trzecia droga, a w Senacie mamy wspólny klub. Okej, panie ministrze, zaczniemy od tematu katastrofy smoleńskiej. To już 14. rocznica tego dramatycznego wydarzenia, no z pewnością jednego z najbardziej dramatycznych w naszej historii ostatnich dziesięcioleci. Jak pan myśli o katastrofie smoleńskiej, to o czym przede wszystkim myśli pan minister? O ofiarach tej katastrofy, o wyjaśnianiu tego wydarzenia? Jaka jest pierwsza myśl? O ofiarach katastrofy. Zawsze przychodzą mi na myśl te osoby, które wtedy utraciliśmy je, nie? A ja utraciłem z kręgu swoich przyjaciół. Dobrze je znałem. Więc to był na pewno bolesny dzień. Maciek Płażyński. Pan minister Wasserman, którego znałem też wiele lat i z drugiej strony politycznej barykady, ale brak, z Krakowa, więc jak rozumiem też... Tak, ale też człowiek, który nigdy nie chciał takich napięć. Pan prezydent Kaczyński, który nie chciał takich podziałów w kraju, jakie zgotował nam później. Na bazie również podziału smoleńskiego, historycznie trzeba to tak ocenić, jego brat. A jeżeli chodzi o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, to pan minister uważa, że sprawa jest absolutnie jasna, nie ma żadnych wątpliwości. Czy jednak one gdzieś też w głowie pana ministra się pojawiają? I jedna, i druga strona, w sensie i wy, i wasi następcy Prawo i Sprawiedliwość, czy poprzednicy też Prawo i Sprawiedliwość, nie potrafili tak załatwić tej sprawy, jeżeli chodzi o wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej, jak w poważnym państwie powinna być załatwiona? To znaczy, zgody co do tego politycznej nie ma. Ale to nie polityka powinna oceniać katastrofę smoleńską, tylko eksperci i fakty. Wydaje się, że oni doszli do jakiejś tam konkluzji i ja to przyjmuję. Czy są jeszcze jakieś inne przyczyny? Jeśli tak, to wzięli je z sobą ci, którzy odpowiadali za ten lot, podejmowali decyzje. Nie będę ich wymieniał, bo też szanuję rodziny. To są sprawy zawsze delikatne i nigdy się nie przedawniają, tak jak w procesach innych. Tutaj dotykamy jednak tragedii rodzinnych i uważam, że tutaj przez to trzeba brać to pod uwagę. Panie ministrze, to teraz o bieżącej polityce porozmawiamy. Jutro w Sejmie początek dyskusji o aborcji, w piątek. A jakiś początek? Głosowania. No, sejmowy początek. Sejmowy początek. Jeżeli chodzi o Sejm 10. kadencji, to przecież marszałek Szymon Hołownia wiele od koalicjantów nawet się nasłuchał na temat odwlekania prac właśnie dotyczących tych projektów. Jutro. No, jakby posłuchała lewica. Jakby posłuchała lewica marszałka Hołowni, to pewnie miałaby lepszy wynik w wyborach samorządowych. No, moglibyśmy też taką tezę postawić, prawda, że trzeba tych mądrzejszych słuchać. Ale jakby posłuchała marszałka Hołowni, co zrobiła i nie mówiła o aborcji przed wyborami w tej kampanii samorządowej? Zdaniem pana ministra to jest jeden z powodów jej słabego wyniku? To znaczy, poglądy co do aborcji wiemy, jakie poszczególne ugrupowania mają. I te, które są poza większością parlamentarną i te, które tworzą koalicję. To nie jest nic zaskakującego. Jakie stanowisko ma trzecia droga, jakie stanowisko ma Koalicja Obywatelska i premier Tusk dzisiaj na tą sprawę, jakie stanowisko ma lewica. To nas nie zaskoczyło. Natomiast ten brutalny atak na marszałka Hołownię nas zaskoczył. Uważam, że był błędem. I był tworzeniem pewnej narracji, która miała prowadzić środowiska polityczne do boju, bo tak jak ktoś powiedział, jedna z polityków lewicy mówiła, że właśnie
te wybory samorządowe będą o aborcji. Chyba minister Katarzyna Kotula, tak. A ja uważam, że to są wybory o te lokalne zadania. Ale do aborcji jeszcze na chwilę wracając, panie ministrze, pan zagłosuje, jeżeli chodzi o te projekty dotyczące aborcji do 12 tygodnia ciąży na życzenie w zasadzie. Ja jestem przeciwnikiem tego. Chyba pan za odrzuceniem ich w pierwszym czytaniu? Chyba, jak pan wie, jestem tego przeciwnikiem, nigdy tych projektów nie poprę. Czym innym jest skierowanie tych projektów do prac w komisji? Tutaj nie jestem. Będziemy to o tym rozmawiać, żeby pokazać pewną klasę, bo my dostrzegamy to, że jedna czy druga osoba, czy jedna czy druga partia mają takie poglądy, tak? Ale Polacy mają różne na te na tą sprawę poglądy. Jak pan, my mamy jasne stanowisko. Ale jesteśmy za dalszym procedowaniem, czy za odrzuceniem w pierwszym czytaniu? Bo takie wnioski się pojawią i w piątek o tym będziecie decydować. Potem pewnie kiedyś o przyjęciu albo nie tych projektów. Ale póki co o tym, czy dalej nad nimi pracować, czy wyrzucić je do kosza. I jaką tu pan podejmie decyzję? O tym będziemy rozmawiać. Właśnie klub za chwilę się będzie rozpoczynał. Pojadę. Nie chcę ogłaszać mojego stanowiska przed rozmową. Tak się umówiliśmy i będziemy rozmawiać właśnie, w jaki sposób się zachować. Ale będzie dyscyplina klubowa? Nie, nie będzie na pewno dyscyplina klubowa. No właśnie, no to ale chcę przedyskutować. Tak jak będzie uważał. Na pewno nie będę stronnikiem aborcji na życzenie. Czyli na pewno aborcja pan nie jest okej. Za, ewentualnie nie zagłosuje pan przeciw. Aborcja nie jest okej, takie jest stanowisko trzeciej drogi i tym się wyróżniamy. Ale myślę, że tak też uważa wielu Polaków, uważam większość. Dlatego my mówimy, wróćmy do kompromisu aborcyjnego 93 roku. To dobrze służyło sprawie i było bardzo przez lata akceptowalne szeroko. I dwa, proszę bardzo, możemy zapytać o to obywateli, rozstrzygnijmy to w referendum ostatecznie, tak żeby te sprawy, o których się powinno z szacunkiem rozmawiać, nie były w takiej ostrej polemice podejmowane. Jak będzie referendum, to dopiero będzie ostro, panie ministrze. Ale będzie chwilę ostro, a potem będzie temat zamknięty, spokój. Panie ministrze, to teraz też temat zmienimy. Czy jest szansa, że w 2024 roku uruchomiony zostanie nowy bon turystyczny? Nie ma na razie takiej decyzji. Już za chwilę pół roku będzie, więc rozumiem, że bonu turystycznego nie będzie. Można ten bon jest tak. Ja jestem zwolennikiem modyfikacji takiej, żeby on był bardziej progospodarczy i dotykał tych okresów w turystyce, które są mniej obłożone, że tak powiem, turystycznie i żeby był dedykowany dzieciom i seniorom. No ale to, panie ministrze, będzie czy nie będzie w takim razie? Pan jest wiceministrem sportu i turystyki, odpowiedzialnym za turystykę w głównej mierze, więc pytam, jak na ten moment sytuacja wygląda. Raczej będzie ten bon w takiej nowej formule, czy... Nie wiem, to jest pomysł trzeciej drogi, to nie jest pomysł jeszcze koalicji, to nie jest w umowie koalicyjnej. Natomiast od 2024, jak pan mówi, no projektu bonu turystycznego nie ma, bo musiałby trafić pod obrady Sejmu. Ale panie ministrze, to miałby wyglądać, pan chciałby, żeby wyglądał tak, rozumiem, to jest, obwarowany byłby jakimiś terminami na wykorzystanie, tak? To jest nasz pomysł. Poza sezonem turystycznym. To jest nasz pomysł, który wprowadzamy w tej dyskusji wewnętrznej, czy się porozumiemy, nie wiem, natomiast uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie. Jaki to byłby koszt bonu turystycznego w takim kształcie? To byłyby takie same pieniądze, jak wcześniej, tylko obwarowane innymi kryteriami? Nie, zdecydowanie mniej. Kryteriami. Zdecydowanie mniej. Mniejszy budżet byłby potrzebny i byłby taki bardziej stymulujący te okresy, tak jak powiedziałem, niższej frekwencji turystycznej w polskich ośrodkach, czyli narzędzie progospodarcze. To kiedy, panie ministrze, jakieś konkrety w tej sprawie? Kiedy pan o to zawalczy, jak rozumiem, ten postulat trzeciej drogi? Walczę stale, natomiast kiedy... Premiera pan pytał, na tym to polega, razie, albo ministra finansów. Na razie rozmawiamy w naszym gronie w ministerstwie, żeby tam to trafiło po decyzji, to w projekcie może trafi pod obrady rządu, czy też narady
koalicyjnej. Panie ministrze, poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski skierował do Ministerstwa Sportu interpelację w sprawie ubiegania się o prawo do organizacji letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Mówił jakiś czas temu o tym prezydent Andrzej Duda, że powinniśmy się ubiegać. Widziałem, że ta interpelacja czeka ciągle na odpowiedź Ministerstwa Sportu. To myślę, że się pewnie zastanawiacie. Będzie Polska wnioskowała o organizację igrzysk olimpijskich letnich właśnie w 2036? To był autorski pomysł pana prezydenta Dudy, który ogłoszony został w październiku na 2 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi. Jasno, tak trzeba to oceniać, że to było... Bez echa jakoś szczególnie przeszedł. Nie, nie. Było dość głośno. Ja się też na ten temat wypowiadałem. Ja uważam, że takie ogłaszanie, to rozumiem, że to było w ferworze emocji po organizacji igrzysk europejskich, że... Mhm. Ale to są zupełnie dwie imprezy na zupełnie innym poziomie. Nie wiem, czy 36, czy Polska powinna organizować wielkie imprezy sportowe. Tak. Mhm. Ale musi to być przygotowane. Ja na przykład mogę... No do 36 to jeszcze mamy kawałek, panie ministrze. No tak, tak, mamy kawałek. Ja powiem tak, zrobiliśmy fantastyczną imprezę Euro 2012. Mhm. Mamy to doświadczenie. To była największa impreza, która promowała Polskę z Ukrainą właśnie. Mhm. To ja powiem tak, jak prezydent wtedy powiedział o tym projekcie, to ja powiem, a dlaczego Polska-Ukraina nie zorganizowałaby największej sportowej imprezy piłkarskiej, czyli Mistrzostw Świata, po tych doświadczeniach z Mistrzostwami Europy, co po wojnie byłoby bardzo dobre dla promocji również odbudowy Ukrainy. I myślę, że to i społecznie, sportowo i ekonomicznie byłoby uzasadnione. I mielibyśmy szansę, to ta Ukraina właśnie... Ja myślę, z tą emocją... Odbudowie... Z tą myślę, emocją... Myślę, że miałaby większe szanse na to, żeby... Myślę, że świat sportowy mógłby chcieć zamanifestować tak przeciwko wojnie. Czyli mielibyśmy wiele elementów również społecznych w tym projekcie. To jest absolutnie poważna propozycja. Mistrzostwa Świata Polska-Ukraina, pan minister, nie wiem... Po wojnie... Po zakończeniu tego konfliktu byłoby to pożyteczne na pewno dla całego świata. Mam nadzieję, że po zwycięskiej wojnie. Mhm. A nasza baza, jeżeli chodzi o stadiony, ona jak też pan wie, mamy jedną z najlepszych baz piłkarskich po Euro. To najświeższych, to prawda. No tylko, że wielkość sama stadionów, one były pod Euro właśnie budowane, czy na Mistrzostwa Świata też wystarczył. Nie pamiętam tych wartości, jakie są potrzebne, jeżeli chodzi o pojemność trybun. Stadion Narodowy może być zaadaptowany do takiej wielkości tego dużego stadionu. Mamy też inne stadiony średnie, ale wiemy, że nie wszystkie grupowe rozgrywki rozgrywane są na stadionach tych największych, więc myślę, że dalibyśmy sobie radę. Mistrzostwa Świata Polska-Ukraina, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tak, ciekawa propozycja. Mówił o tym wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś z PSL, Koalicji Polskiej Trzeciej Drogi. Internetowa dogrywka, sedna sprawy ciągle przed nami. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, jest cały czas z nami. Panie ministrze, to jeszcze o tych sportowych sprawach trochę porozmawiamy, a potem przejdziemy jeszcze do bieżącej polityki. Jeżeli o sport chodzi, to przed nami to dwa wielkie wydarzenia. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, na które szczęśliwie udało się dostać naszym reprezentantom, i Igrzyska Olimpijskie. Może nieszczęśliwie, no zapracowali na to. Ja to patrzę Jeżeli w konkursie rzutów karnych, to zawsze szczęście jest potrzebne, panie ministrze. Konkurs rzutów karnych to jest fantastyczny szczęście. Mecz. Tak naprawdę ekspercko można powiedzieć, że to, co prezentowała polska kadra na jesieni, a co zagrała w Cardiff, to... Dwie klasy wyżej, to prawda. Dwie klasy wyżej. To cały tamten rok to był w ogóle jakiś... Wielki sukces trenera Probierza, że to skleił. Tak, to miło, że polski trener po jakimś czasie i akurat udało się ten sukces odnieść. Ale panie ministrze, oczekiwania na tych mistrzostwach Europy, no bo grupa niezwykle trudna. My będziemy w stanie wyjść z tej grupy? Będziemy w stanie coś poważnego osiągnąć? No jesteśmy w stanie, no. Piłka jest okrągła, bramki są dwie, jak mówił klasyk. Premie jakieś konkretne już szykuje Ministerstwo Sportu? No nie róbmy już właśnie tego. No, jak się zajmiemy premiami, to nie wyjdziemy z grupy. Zgodzi się pan redaktor? Chyba, że nie tak. Nie powielajmy. Można transparentnie to przedstawić jakoś ja powiem tak, jeżeli sensownie, polityka, ale jak ad hoc tuż przed wyjazdem. Jeżeli polityka za mocno się chce ogrzać przy
przy reprezentacji, przy piłce. Nieraz takie tendencje były. Pan Morawiecki to zrobił, nie wiedząc, że nie może przekazać tych pieniędzy. Potem się zastanawiał... No faktycznie, wy się nie ogrzewaliście, panie ministrze, nigdy. Nie, broń Boże, Euro 2012. Ale zrobiliśmy tą imprezę pod presją czasu i tak dalej. I nikt nie przekraczał pewnych granic. Ja też uważam, że my jako polityka nie powinniśmy tak mocno ingerować w układanki personalne w instytucjach sportowych. PiS to zrobił, bo przecież prezes PKOL-u jest emanacją jakby budżetów spółek promocyjnych, spółek skarbu państwa. Powiem tak, tak to wygląda. Dzisiaj tak mówią prezesi, którzy dali się skusić na to. I mamy dzisiaj przekroczoną tą czerwoną linię. To jaki rząd, jaki Ministerstwo Sportu, jaki premier stawiają cel przed piłkarzami? Co mają przywieźć? Od premii jest Polski Związek Piłki Nożnej. Od premii jest ich wynik. Jeżeli osiągają wyniki, to jak było za ten awans, dowiedzieliśmy się, jak UEFA premiuje zespoły, które awansowały. Podobne premie są za określone miejsca na Mistrzostwach Europy. Tam będą walczyć nasi zawodnicy. My mamy im dać to, co jest ważne. Dobre przygotowania. Rozmawiamy w tej chwili o tej bazie treningowej, która tak mocno też... No, ale krytykowaliście za to ministra Bortniczuka, że chciał współpracować z PZPN-em, chciał Słowa pieniądze ułożyć. Nie idę. Nawet minister Nitras wielokrotnie powtarzał, że idea jest słuszna. My wiemy, że takie centra treningowe, bazy narodowe dla futbolu są w Europie i na świecie i są potrzebne. Tego nie. Natomiast sposób podejścia do tematu był taki trochę palący. No i miejsce, i takie bez wyliczenia zadeklarowanie jakichś kwot. No one dla związku to co się zmieniło teraz, panie ministrze, w takim razie? Jak rozumiem, że wsparcie rządu może być w tym obszarze, ale... Ja uważam, że jest konieczne, tak. To jest moja opinia oczywiście i rozmawiałem z premierem... Pan jest ministrem sportu, panie ministrze. Tak, z premierem Kosiniakiem Kamyszem rozmawiałem z przedstawicielami i ekspertami Polskiego Związku Piłki Nożnej, z moimi przyjaciółmi, byłymi, wybitnymi reprezentantami Polski, którzy mówią, że trzeba to zrobić. W innym miejscu na pewno, lepszym dla tego projektu i wydaje mi się za środki zweryfikowane, tak żeby to nie była, to był wydatek publiczny barokowy, tylko po prostu trafiający mi dobrze w punkt. Musimy tą... To jakie środki rząd mógłby na ten cel przeznaczyć? Nie wiem, będziemy analizować, jak poznamy miejsce, w którym ewentualnie będzie zgoda na budowanie takiej... W każdym razie rząd jest gotowy wesprzeć te inwestycje Polskiego Związku Piłki Nożnej, budowa centrum reprezentacji Polski. Ja powiem od siebie. Jest to inwestycja potrzebna. Ale nie od siebie, od Ireneusza Rasza, który wyjmie swój portfel i sypnie groszem, tylko pan jest wiceministrem sportu, więc w milionach z budżetu państwa. Ja będę wnioskował, aby taka baza powstała w najbliższym czasie. I była finansowana z budżetu państwa. Tak, tak. I to jest zadanie jakby współpracy między związkiem a rządem. Nie to, żebyśmy premiowali zawodników, bo od tego jest Polski Związek Piłki Nożnej i zdaje się, ma na to odpowiednią ilość środków. No, Polski Związek Piłki Nożnej tak to środkami dysponuje potężnymi, co do tego nie ma wątpliwości. Nie wiem, czy Ministerstwo Sportu dysponuje większymi, czy... Nie przesadzajmy. Ale to są... Nie przesadzajmy, ale... pieniądze. Panie ministrze, to jeszcze zapytam teraz o te polityczne sprawy, o których wspomniałem. Trzecia droga powinna być w rządzie silniejsza kosztem lewicy? Te proporcje powinny się zmienić? Nie wiem, czy kosztem. No, trzecia droga jest silniejsza po tych wyborach, bo sam pan mówił w tej pierwszej części, kiedy rozmawialiśmy, że byliśmy atakowani, był atakowany marszałek Hołownia, byliśmy troszeczkę stawiani pod ścianą przez naszych partnerów. To w tej chwili jest analizowane. Myśmy tą presję wytrzymali. Oczywiście chcieliśmy więcej i osiągnęlibyśmy na pewno więcej. Też byłoby to z efektem dla ugrupowań koalicyjnych dzisiaj, bo pewnie w większej ilości sejmików współrządzilibyśmy. Ale ten atak na trzecią drogę wytrzymaliśmy, nie odnieśliśmy... No ale odwiniecie się teraz lewicy? Tak upraszczając mocno i najbardziej prostym językiem to przedstawiając? To nie jest nasz styl, żebyśmy się odwijali.
jeśli będziemy rozmawiać o pewnych korektach w umowie koalicyjnej, to będziemy przy stole koalicyjnym to robili, a nie w studiach. No i to już się dzieje, panie ministrze. To już się dzieje, jeżeli chodzi na przykład o marszałka rotacyjnego Włodzimierza Czarzastego, to już chociażby wicemarszałek Zgorzelski mówił, że to nic pewnego, że niekoniecznie tym marszałkiem być musi po 2 latach. Zdaje się, też pełna. Pismo Święte było cytowane, tak? Jako przykład. A to chyba marszałek Hołownia już mówił, że umowa koalicyjna to nie Pismo Święte i można ją Taka zmieniać. Jest prawda. Taka jest prawda. Myślę, że ten cykl polityczny... Lewica ma za dużo w rządzie? Ma za dużo do powiedzenia, za dużo stanowisk w rządzie? Nie chcę mówić za dużo, za mało. Natomiast myślę, że ten cykl polityczny, panie redaktorze, kończy się pierwszy po wyborach do Parlamentu Europejskiego i wtedy, zresztą to wczoraj chyba... Mówił pan o rekonstrukcji, tak. Powiedział o rekonstrukcji, to jest dobry czas do tego, żeby zrobić pewne korekty i być może porozmawiać również o, ale nie tylko o podziale stanowisk, tylko o realizacji tych priorytetów, z którymi przyszliśmy do tej koalicji. My chcemy większej pomocy dla polskich przedsiębiorców. Chcemy, żeby tu rząd był tak samo dynamiczny, jak w przestrzeni dyskusji, na przykład nasi koalicjanci, wywołana aborcja, kwestie te światopoglądowe, które się pojawiają i kolejne. Mhm. Tu widać, że tutaj nasi partnerzy to jako priorytet stawiają, natomiast nasze priorytety, wzmocnienie gospodarki, bezpieczeństwo, to wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego. To dla nas są priorytety, z którymi przyszliśmy do tej koalicji, bo w wielu kwestiach my się różnimy. To jest naturalne. To jest bardzo szeroka koalicja, ale w kwestiach tych, których my mówimy, mam nadzieję, że się nie różnimy i możemy wspólnie realizować dobre projekty dla Polski. A mówił to Ireneusz Szacz, wiceminister sportu i turystyki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej Trzeciej Drogi. Bardzo dziękuję panu ministrowi za rozmowę. Państwu dziękujemy za spotkanie. Dobrego, udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kaminą Miedrzycką i jej gośćmi.
Dzień dobry Państwu w środę. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam Państwa na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę ministra do spraw równości, Katarzyna Kotula z Nowej Lewicy. Po godzinie 9.45 Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Koalicji Obywatelskiej, między innymi o przyjętym projekcie w sprawie tak zwanego babciowego. Rozmawiać będziemy, ale nie tylko, bowiem szykuje nam się bardzo gorący, jak sądzę, politycznie czas. Dlaczego? O tym za chwilę, ale najpierw oczywiście ekspresem o aktualnościach, drodzy Państwo. W tym tygodniu będzie znane nazwisko nowego szefa Orlenu. Tak zapowiedział premier Donald Tusk. Ma on przedstawić propozycje zwiększające poczucie bezpieczeństwa i dostępność paliwa w Polsce, zapowiedział szef rządu i dodał, że ma nadzieję, że wywiąże się z tego zadania szybko i skutecznie. Pytany o obecne ceny paliw stwierdził, paliwo powinno kosztować w Polsce 5,19 wtedy, kiedy mówiłem te słowa, jak mówił wtedy właśnie pan Obajtek, jako prezes Orlenu bawił się cenami w zależności od tego, co się opłacało PiS-owi w wyborach. Dokładnie wtedy benzyna mogła kosztować 5,19, stwierdził Tusk, dodając, że w ciągu ostatnich miesięcy ropa na świecie podrożała o 15-20% i że są różne tego konsekwencje. Nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera, podsumował Donald Tusk. Tymczasem były szef MSWiA Mariusz Kamiński 23 kwietnia stanie przed Komisją do spraw wyborów korespondencyjnych. Tak poinformował szef sejmowej komisji Dariusz Joński. Dodał, że na ostatnim posiedzeniu, które odbędzie się prawdopodobnie 24 maja, przed komisją zeznawać będzie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Raport końcowy z prac komisji śledczej Joński zamierza przedstawić w czerwcu. Wtedy również planuje przedstawić sprawozdanie komisji na posiedzeniu sejmu. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, zdaje się, spełni swoją obietnicę, którą złożył po tym, jak złamał po raz pierwszy dane słowo. Wczoraj poinformował, że w czwartek odbędzie się, czyli jutro, odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw dotyczących aborcji. W piątek prawdopodobnie odbędzie się głosowanie dotyczące ich przyszłości. Polska 2050 chce, aby wszystkimi zajęła się Komisja Nadzwyczajna. Nawet jeśli Sejm jednak, przypomnę, choć pewnie nie muszę, złagodzi przepisy aborcyjne, no to trudno liczyć na podpis Andrzeja Dudy pod odpowiednimi ustawami. Hołownia nie zdradził także, jak zamierza głosować. Zagłosuje za tym tak, jak cała Polska 2050, aby wszystkie projekty skierować do Komisji Nadzwyczajnej, którą mam nadzieję powołamy, tak powiedział wczoraj dziennikarzom w Sejmie. Na te tematy oczywiście także dziś będziemy mówić, więc proszę się wygodnie rozsiąść i zapraszam Państwa. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy o babciowym. Chodzi o program wsparcia rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowywaniu dziecka pod nazwą Aktywny Rodzic. Premier Tusk wyraził nadzieję, że ustawa o nowym świadczeniu nie będzie blokowana. Jeżeli Sejm i prezydent nie zrobią nam kłopotów, to 1 października to świadczenie powinno być już dostępne w każdym polskim domu. Mam nadzieję, że nikt nie odważy się, żeby tę ustawę zablokować. To idea, która jest także pomocą Polsce. Każda mama, każdy tata, który zdecyduje się, będzie płacić składki, więc to jest także wkład do budżetu, co podkreśla premier. Nie są na urlopie wynikającym z rodzicielstwa, tylko pracują, a więc płacą składki, płacą podatki, tak jak kiedyś już to obliczaliśmy. Nawet jeżeli mówilibyśmy o płacy minimalnej, to wpływy ze składek i podatków będą równoważyły w dużym stopniu nakłady na pomoc dla rodziców. Wynikają z tej ustawy. Ja tylko szybciutko Państwu przypomnę, choć oczywiście nie ma czasu na to, żeby wszystkie założenia tego projektu czytać. Niemniej opiera się on na trzech filarach. Pierwszy dotyczy wsparcia dla rodziców, którzy chcą korzystać z opieki żłobkowej dla swojego dziecka. To świadczenie w wysokości 1500 zł i zastąpi ono funkcjonujące obecnie dofinansowanie w wysokości do 400 do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Drugi filar to są aktywni rodzice w pracy i to jest to wsparcie także w wysokości 1500 zł dla rodziców, którzy chcą zostawić dziecko pod opieką niani czy babci lub dziadka, bo dziadkowie też świetnie swoimi wnukami się zajmują, co zresztą niejednokrotnie Donald Tusk podkreśla. I to są te dwie główne części, dwa główne założenia
tak zwanego babciowego, który wczoraj był przyjęty przez rząd. Ale ja tylko jeszcze Państwu tutaj raz przeczytam cytat z Donalda Tuska, który stwierdził, że ma nadzieję, że nowe świadczenie nie będzie blokowane i że nikt się nie odważy zablokować babciowego. I tu przechodzimy do Szymona Hołowni, drodzy Państwo. Dlatego, że pan marszałek Sejmu ma wątpliwości dotyczące projektu o babciowym. Mamy wątpliwości. O, tak dokładnie. Oświadczył pan Szymon Hołownia. Stwierdził, że projekt zawiera 81 artykułów i jego partia chce nad nimi popracować. Cytuję. Zaznaczył, że projekt nie jest przedmiotem umowy koalicyjnej. Dlatego na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów członkowie rządu z Polski 2050 mieli postulować o możliwość ustosunkowania się do tego projektu. Chcą go analizować i jak sądzę, z tego właśnie wynikały słowa premiera, bo wygląda na to, że tutaj Polska 2050 będzie chciała zrobić jakiś koalicyjny przewrót i chyba przyblokować, mówiąc kolokwialnie, tę ustawę. Projekt nie może być niesprawiedliwy, mówi Szymon Hołownia. Jeżeli mamy wielodzietną matkę, która nie pójdzie do pracy, to ona nie dostanie babciowego. No, no nie dostanie, bo nie tego dotyczy projekt, panie marszałku. Ja nie wiem, może pan marszałek nie przeczytał ze zrozumieniem po prostu, albo chodzi o zupełnie inne sprawy, o jakie na ten temat z naszymi gościniami dzisiaj bez wątpienia mówić będziemy. O tym, że Sejm w końcu ma się zająć aborcją, już państwu mówiłam. Jutro debata w tej sprawie. Przypomnijmy, że tutaj mamy kilka projektów. Lewicy i Koalicji Obywatelskiej są właściwie tożsame i dotyczą liberalizacji prawa aborcyjnego i możliwości przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania. Jest oczywiście także projekt złożony przez Trzecią Drogę w ramach zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. No, chodzi oczywiście o powrót do tak zwanego kompromisu, dziś już chyba możemy powiedzieć jasno, zgniłego kompromisu aborcyjnego, do którego właściwie wrócić się chyba nie da, bo ja nie sądzę, żeby większość Polek dała się cofnąć o te 30 lat. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgadzają. Szczególnie jestem ciekawa opinii pań. Drogie panie, czy panie są entuzjastkami pomysłu trzeciej drogi i tego, żeby nas cofnąć do początku lat 90. w tej sprawie. Co dalej z aborcją? Donald Tusk twierdzi, że ma plan. Pozostaje bardzo sceptyczny do pomysłu referendum, które postuluje także Trzecia Droga, bo wydamy dużo pieniędzy, dużo emocji, a na końcu się okaże, że to dalej jest tylko opinia, bo przypomnijmy, Trzecia Droga chyba też nie zwraca na to uwagi, że referendum nie jest wiążące dla prezydenta. Jest wiążące w tym znaczeniu, że powinna powstać w Sejmie ustawa zgodna z myślą i przekazem od obywateli, które idzie właśnie przez referendum, ale musi przejść normalną drogę legislacyjną taka ustawa i musi ona być zaakceptowana przez prezydenta. Prezydent powiedział, że kwestia aborcji nie rozstrzyga się w referendum i jego współpracownicy już niejednokrotnie twierdzili, że prezydent nie podpisze ustawy, która będzie wynikiem referendum, bo po prostu nie, z założenia. I jeszcze jedna informacja. Premier Donald Tusk, sporo o rządzie dzisiaj, no ale wczoraj posiedzenie, więc nic dziwnego, że na pewno dojdzie do rekonstrukcji rządu. Będzie to na przełomie wiosny i lata. Dla premiera to jest stosowny moment, jak stwierdził. Zaznaczył jednocześnie, że zmiany będą zależały wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów lub ich decyzji politycznej, więc tutaj przetasowania mogą się pojawić w kontekście oczywiście startu do Europarlamentu. Karol Zela nazwisk oczywiście już państwo na pewno słyszeli, w najlepsze się kręci. My się w te spekulacje bawić nie będziemy i poczekamy na ostateczne polityczne decyzje ministrów i samego premiera. Szymon Hołownia oczywiście także o rekonstrukcji się wypowiedział w kontekście słabego wyniku Lewicy. Faktycznie Lewica jest mocno uposażona w rządzie, natomiast nie uważam, że ewentualne zmiany to najważniejszy przedmiot dyskusji. Ani razu ta kwestia nie stanęła na spotkaniu liderów, drodzy państwo. To jest bardzo, bardzo ważna informacja. No i na koniec no, nie możemy nie wspomnieć o tym, że dziś bardzo smutna rocznica, 14. rocznica katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj przez cały dzień będą się odbywać uroczystości, w których wezmą udział najważniejsze osoby w państwie. Oficjalny program obchodów ogłosił prezydent Duda. Swoje plany upamiętnienia ofiar także mają oczywiście politycy PiSu. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie Tu-154M, którym leciała delegacja na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria.
najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. 14 lat temu, po godzinie 8, dotarła do nas ta straszna informacja. Pamiętajmy po prostu. Już za chwilę. Rozmowa z Katarzyną Kotulą. Zapraszam. Problem polega na tym, że referendum w polskim systemie prawnym o niczym nie rozstrzyga. Nie, ale nie. Jeśli frekwencja będzie ok, ponad 50%, referendum nie stanowi prawa w Polsce. My w referendum możemy zatwierdzić konstytucję i zdecydować o takich sprawach jak przystąpienie do Unii Europejskiej. To wtedy referendum jest wiążące i politykom już nic do tego. Jest decyzja ludzi, narodu, koniec. Natomiast referendum w sprawie opinii, jak ma wyglądać przyszła ustawa, jest sondażem. Później to i tak Sejm musi przegłosować, prezydent podpisać, więc w tym sensie uważam, że to jest trochę mydlenie oczu ludziom, że referendum cokolwiek rozwiązuje. Daje może komfort politykom, bo wiecie, łatwiej, niektórym łatwiej powiedzieć, tak sądzę. Niech to ludzie zdecydują, a ja nie będę musiał w związku z tym zajmować jakiegoś wiążącego stanowiska. Okej, każdy ma prawo do takiego podejścia. Problem polega na tym, że referendum nie jest tutaj formą rozstrzygającą o czymkolwiek i dlatego ja pozostaję bardzo jakby sceptyczny do tego pomysłu, no bo wydamy dużo pieniędzy, dużo emocji. Wiecie, co się zacznie dziać, jak będzie takie referendum. No i na końcu się okaże, że to jest nadal tylko opinia, a nie decyzja. Dlatego proszę się nie dziwić, że namawiam liderów koalicji 15 października, żeby na serio jednak zastanowili się nad taką jednoznaczną liberalizacją prawa aborcyjnego. Chciałbym, żeby to dotarło wreszcie do wszystkich w koalicji 15 października. My tu mówimy o prawie kobiety do decydowania o własnym zdrowiu, o macierzyństwie, o swoim poczuciu bezpieczeństwa. I żeby nie polityk albo polityk w sukience decydował o tym, tylko żeby sukience myślałem od czarny, znaczy o księdzu myślałem, no, żeby było jasne. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, ministra do spraw równości, Katarzyna Kotula, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Pani ministro, kwestia aborcji. No to na tapet bierzemy jako pierwsze, bo wiadomo, że będzie bez wątpienia budzić polityczne emocje przez najbliższe dni. Jutro debata. Czy jest pani wdzięczna panu marszałkowi Szymonowi Hołowni, że dotrzymał słowa tym razem? Bardzo się cieszę, że faktycznie my tę debatę rozpoczynamy. To, na czym zależało Lewicy, to jest to, żeby odbyło się pierwsze czytanie wszystkich projektów aborcyjnych, szczególnie naszych, które były składane na początku kadencji Sejmu. Ten pierwszy dzień, w którym ja i moje koleżanki przyniosłyśmy do Sejmu dwie ustawy aborcyjne, liberalizacja prawa aborcyjnego do 12 tygodnia i dekryminalizacja, od razu dzisiaj mówię, że dla nas ważniejsza jest dekryminalizacja. Jestem realistką, wiem, że może być dzisiaj tak, że nie będzie poparcia dla legalnej, bezpiecznej, najmowej aborcji do 12 tygodnia, zanim nie zmieni się. Dekryminalizacja, czyli prezydent. Przypomnijmy. Tak, będę o tym mówić, to jest dla nas bardzo ważny projekt, albo wykreślenie artykułu 152, albo jakaś modyfikacja, tak, żeby depenalizować pomocnictwo w aborcji. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że my mamy rocznie kilkaset spraw, w których osoby, które pomagają kobietom w ciąży, czyli na przykład mama kupuje bilet swojej dorosłej córce, 20-kilkuletniej, która leci do Anglii, żeby przerwać ciążę. Albo mąż, partner kupuje, zdobywa, pomaga zdobyć swojej żonie tabletki, zostaje oskarżony z artykułu 152. Albo lekarz, który pomaga kobiecie i przerywa ciążę. O efekcie mrożącym mówiłyśmy przed wyrokiem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. To się rzeczywiście stało. I dzisiaj mamy taką sytuację, że ci, którzy pomagają kobietom, organizacje kobiece, najbliżsi w rodzinie, mąż, matka, przyjaciółka, są oskarżani z artykułu 152. Tak samo dzieje się z lekarzami. Na przykład pani doktor Kubisa, której dokumentację medyczną, także moich koleżanek bliskich, bo pani doktor jest lekarką ze Szczecina, zabrano. Została oskarżona z artykułu 152, ponieważ prawdopodobnie pomagała kobietom przerywać ciążę. I tak naprawdę priorytetem jest dzisiaj znalezienie jakiegoś kompromisu i z tym się zgadzamy. To tak zwana awantura o aborcję była awanturą o to, żebyśmy faktycznie rozpoczęli debatę. Wszystkie siły polityczne, które są w koalicji 15 października, obiecały kobietom zmianę. Nawet w umowie koalicyjnej mamy takie zdanie, że kobieta sama może decydować. To znaczy, że musimy zrobić wszystko, żeby zmienić to barbarzyńskie prawo aborcyjne, które jest jednym z najsurowszych w Europie i które nie działa. Jeśli komuś wydaje się, że zakaz aborcji
powoduje, że aborcja znika, no, likwiduje aborcję. To jest bardzo naiwne. To jest bardzo naiwne, bo mamy 107 aborcji w rządowych statystykach i około 100 aborcji dziennie być może nawet, dlatego że 120 tysięcy kobiet rocznie przerywa ciążę. Dzisiaj przerywanie ciąży jest bardzo proste. Zamawia się tabletki w domu za pomocą tabletek. Nie są to pigułki dzień po, drodzy nie, państwo. Nie, żebyśmy też mieli, bo tutaj może się, bo, no, politycy Prawa i Sprawiedliwości z panem Dudą i, przepraszam, pan prezydent nie jest już politykiem Prawa i Sprawiedliwości, no ale z obozu się wywodzi i pan Czarnek powiedział, że to jest pigułka aborcyjna, więc żebyśmy tutaj nie mylili, nam się nie mylili pojęć. Brak rzetelnej edukacji tak, seksualnej. Tak, to prawda. Przepraszam, bo chciałam tak Polityków Prawa i Sprawiedliwości wyjaśnić. Być może na korepetycje do tych organizacji, które rzetelnie te sprawy tłumaczą. Więc pigułki, które naprawdę są poronne, które naprawdę są aborcyjne, są takie tabletki, to jest aborcja farmakologiczna. 95% aborcji w Polsce dzisiaj to jest aborcja robiona w domu, aborcja robiona tabletkami, aborcja robiona do 12 tygodnia. I nie zawsze bezpieczna niestety. Przez kobiety. Mhm. Natomiast ponieważ kobiety za nią nie są karane, to oczywiście te aborcje robią, ale karane są osoby, które tym kobietom pomagają. No czyli tutaj mamy dekryminalizację, to już mamy wyjaśnione, pani minister. Tylko teraz tak, idziemy dalej. Czego pani się spodziewa po tej debacie? Bo no wiemy, że ja właściwie nie przypominam sobie tematu, który budzi większe społeczne emocje niż kwestia aborcji, ale nie tylko społeczne, również polityczne, co niestety było widać przed wyborami samorządowymi, także z państwa strony. Jak przeprowadzić i czy da się w ogóle tę dyskusję od jutra przeprowadzić w taki sposób, żeby znowu nie było chybotania koalicyjną łódką na przykład? No, ja mogę złożyć deklarację w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy. Ja się zgadzam z hasłem dość kłótni do przodu. W związku z tym pani redaktor, klub parlamentarny Lewicy podjął decyzję, że zagłosuje za wszystkimi projektami, za skierowaniem ich do komisji. Mam nadzieję, że ci, którzy używają hasła dość kłótni do przodu i chcą rozmawiać, chcą debatować, są gotowi na współpracę, którzy słowo dialog odmieniają przez wszystkie przypadki, także wszyscy zagłosują za skierowaniem wszystkich tych projektów do komisji. My chcemy o nich rozmawiać. Komisja jest naszym pomysłem. Komisja Nadzwyczajna, w której znajdują się wszystkie projekty aborcyjne. Część z nich ma zapisy związane ze zmianą kodeksu karnego i pewnie poszłaby do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Inne poszłyby do Komisji Polityki Społecznej albo Zdrowia. Chcieliśmy o wszystkich tych projektach... Panie ministrze, ale na spotkaniu liderów, komisji. Które miało podobno odbyć się wczoraj, nie był poruszany temat tego, jak wszyscy razem będziecie głosować, bo ja mam szczerze mówiąc wrażenie, że konserwatyści z trzeciej drogi no nie będą głosować za państwa, no, to znaczy, za tym, żeby dalej procedować. To znaczy, że są projekt. Hipokrytami, bo hasło dość kłótni do przodu, to jest hasło trzeciej drogi. Trzecia droga wiele mówi o dialogu. Czyli ma pani nadzieję, że się nie okażą hipokrytami? No, ja mam nadzieję, że się nie okażą hipokrytami, tylko zagłosują za wszystkimi projektami. Wtedy w komisji będziemy mogli rozmawiać o tym, jak te projekty powinny wyglądać. Co powinno być naszym wspólnym konsensusem? Bo tak, mamy cztery projekty. Mamy projekt legalna, bezpieczna, darmowa aborcja do 12 tygodnia bez podawania przyczyny. Mamy projekt dekryminalizacji, czyli ten, który wykreśla artykuł 152 z kodeksu karnego albo modyfikuje go i tu byłaby depenalizacja. Jest powrót do zakazu aborcji, czyli tak zwanego kompromisu dla niepoznaki. Zaraz porozmawiamy i na ten być temat. Może referendum, bo ta sugestia tam jest w uzasadnieniu, ale ten krok nie został jeszcze podjęty. Nie, wiem, że trzecia droga nie zebrała jeszcze wymaganej liczby podpisów. I mamy projekt bardzo bliski Koalicji Obywatelskiej do projektu Lewicy, czyli też do 12 tygodnia bez podawania przyczyny ta aborcja byłaby możliwa. Znaczy, politykom trzeba dzisiaj powiedzieć jedno. Niezależnie jaką podejmiecie decyzję, kobiety będą robiły aborcję. Teraz od nas powinno zależeć, czy my jako przedstawiciele obywateli chcemy mieć jakikolwiek wpływ na to, jak powinno wyglądać prawo aborcyjne. Czy te aborcje powinny się odbywać w systemie, czy poza systemem, czy w szpitalu, czy poza szpitalem. Bo nie podlega dyskusji fakt, że liczba aborcji z roku na rok się nie zmniejsza, ani nie zwiększa. To jest mniej więcej rok do roku dokładnie to samo. Przedwczoraj Holandia debatowała o tym, jak pomóc kobietom w Polsce. I ta debata idzie w takim kierunku, żeby można było z Holandii zamówić tabletki aborcyjne i po prostu w domu tą ciążę usunąć. Polki będą z tego korzystały, będą wyjeżdżały. No. Pani minister, czy pani zdaniem ta dyskusja, która się toczyła, dość niesmaczna, między Lewicą a Trzecią Drogą przed wyborami zaszkodziła i Lewicy, i Trzeciej Drodze, czy tylko wam? Ja myślę, bo Trzecia Droga na ten wynik zrobiła niezły.
No jak się porówna wynik trzeciej drogi samorządowej w 2018 i w 2024 roku, to ja nie wiem, czy Szymon Hołownia przyniósł 1% trzeciej drodze, bo tamte wyniki były bardzo podobne, więc to nie jest znaczny wzrost. To znaczy, że nie wiadomo, czy to jest na pewno jakaś nowa jakość, ale jestem zgryźliwa oczywiście dlatego, że słyszę tutaj jakieś sugestie o renegocjacji umowy koalicyjnej ze strony marszałka Szymona Hołowni. Nie, nie, on powiedział, że są ważniejsze problemy i że ten akurat nie stanął na spotkaniu liderów nigdy. Bardzo się cieszę, że taki głos rozsądku jednak ze strony marszałka Szymona Hołowni jest w takim razie się wydobywa. To, co jest dzisiaj dla mnie najważniejsze, to jest zdiagnozowanie, czy wyborcy i wyborczynie nie poszli do tych wyborów dlatego, że byli zdemobilizowani, czy były to kobiety i byli to ludzie młodzi, dlatego, że nie mieliśmy dla nich żadnej oferty. Wybory samorządowe są trudne. To znaczy naprawdę... Tak, dla Lewicy zawsze były trudne, to jest prawda. Tylko pani minister, moje pytanie dotyczy tego, czy wy nie powinniście zastanowić się nad sposobem przekazu i komunikacją. Ale ja o tym mówię. Mówię o tym od kilku dni, panie redaktor, że my popełniliśmy jakieś błędy w komunikacji, w przekazie, w strategii i to trzeba naprawić. Oczywiście, że tak. Ja jestem daleka od zrzucania winy na innych koalicjantów, na naszych wyborców. Nie możemy mieć do nich pretensji, do nikogo nie możemy mieć pretensji. Możemy tylko usiąść i zastanowić się, co jako Lewica możemy zrobić. Tylko czy pani ma partnerów do takiej dyskusji? Myślę, że tak. Myślę, że jest taka refleksja. Na przykład uważa pani, że pani Anna Maria Żukowska, która jest szefową klubu parlamentarnego, ma jakąkolwiek refleksję związaną ze swoim zachowaniem i tym wpisem skierowanym do marszałka Hołowni? Bo ja mam wrażenie, że nie ma. Ale ja, mając bardzo dobrą relację z szefową klubu Anną Marią Żukowską, którą sobie bardzo cenię, Anna Maria Żukowska wie, jaki jest mój stosunek do jej wypowiedzi i uważam, że ta wypowiedź była niepotrzebna. To nie zmienia faktu, że jest więcej tego, co należy w Lewicy zmienić. I tak jak mówię, komunikacja, przekaz, strategia. Dlaczego nasz przekaz, który był zaplanowany na wybory samorządowe, czyli mówienie o samorządzie w kontekście szpitali, w kontekście tanich mieszkań na wynajem, w kontekście szkoły, się nie przebił i nie dotarł do naszych wyborców? Dlaczego nie zmobilizował naszych wyborców do pójścia na wybory? Dlaczego młodzi ludzie nie poszli na wybory? Dlaczego nie głosuje na nas więcej kobiet? Na te wszystkie pytania... Jak dajecie sobie czasu na tę analizę? Bo za niespełna dwa miesiące mamy wybory europejskie. Będziemy o tym rozmawiać w sobotę jest zarząd Lewicy. Będziemy rozmawiać o wyborach, o eurowyborach, które się zbliżają, o tych następnych wyborach, które już za rogiem. I myślę, że jest dzisiaj przestrzeń w Lewicy do tego. Jest trochę taka wola do tego, żeby uderzyć się w piersi i powiedzieć, możemy to zrobić lepiej, bo w Lewicy są dzisiaj ludzie, którym na Lewicy zależy. Musimy zachować swoją odrębność od Koalicji Obywatelskiej. To znaczy nie możemy być jakąś przystawką przy całym szacunku do Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy Lewicą, musimy budować silną Lewicę i musimy walczyć o dobry wynik dla Lewicy. My na Lewicy tak naprawdę wykonaliśmy kawał dobrej roboty przez ostatnie 4 lata. Mam wrażenie, przeszliśmy też jakąś metamorfozę. Tylko łączymy to wam bardzo... nic nie daje, jeżeli chodzi o poparcie społeczne. Łączymy bardzo różne środowiska. Ja pamiętam, jak powstawała koncepcja trasy Bezpieczna Rodzina. Jak mówiliśmy nie tylko o prosocjalnych takich różnych postulatach, ale też mówiliśmy o usługach publicznych, o systemowych rozwiązaniach i do tego Lewica musi wrócić. I o tym Lewica dzisiaj musi mówić. Ale my nigdy nie porzucimy tematu aborcji i przerywania ciąży ze względu na przykład na sondaże, tak? Bo to jest w lewicowym DNA. Przypominam, że SLD jako Lewica był jedyną siłą polityczną, która przeprowadziła 2 ustawy przez Sejm. Pani ministro, to teraz sprawa dotycząca poziomu emocji tej debaty, bo troszkę odeszłyśmy od tematu. Ja się zastanawiam, uważa pani, że da się to jakoś tak w ramach oczywiście waszej koalicji, no bo ja się domyślam, co będzie wyprawiała Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość w tym temacie. Tutaj no, rzeczywistości zmienić się nie da, na pewno na bardzo wysokim diapazonie to wszystko będzie się odbywać, ale pytam o koalicję. Mówi pani, że pani ma nadzieję, że wszyscy zagłosują za dalszą pracą nad tymi projektami, ale ja pytam także o kwestie retoryczne. Czy nie obawia się pani tutaj jakichś, no wpadek, tak to nazwę umownie? Ja bym chciała, żeby wszystkie kobiety, posłanki, ministry, które są w koalicji rządowej, usiadły do stołu razem i o tym rozmawiały. Chciałabym, żeby panowie przestali o tym rozmawiać. Chciałabym, żeby panowie przestali o tym decydować, bo mam wrażenie, że kiedy ta debata toczy się przy jednym stole, nawet wtedy, kiedy mamy różne poglądy na temat różnych zapisów w tych konkretnych projektach, to wszystkie mamy pełną świadomość, że jeśli wszystkie projekty zostaną skierowane do komisji, to będziemy w stanie usiąść, no dobrze, ale co pani odpowiem mężczyznom, którzy mówią, że kwestia aborcji to nie jest sprawa wyłącznie kobiety. Ale ja się z tym zgadzam, ale ja się z tym zgadzam, pani redaktor. No to jeżeli że mężczyźni mają nie rozmawiać, ale ja mówię o politykach, Oni przez 30 lat decydowali o tym, nie mówię o mężczyznach. Wyobrażam sobie, a moje doświadczenie też jako osoby, która przygląda się temu tematowi,
tematowi od 97 roku i zna wiele kobiet, które robiły aborcje. Ja kobietom pomagałam w aborcjach przez lata i nadal, kiedy trzeba, zawsze odbieram telefon. Moje doświadczenie pokazuje, że w większości małżeństw czy związków tą decyzję podejmuje się wspólnie. Ta decyzja jest przedyskutowana. Mówimy często o takich przypadkach kobiet starszych, które z różnych powodów decydują się na przerywanie ciąży. Tak to w ogóle powinno wyglądać, że ta dyskusja powinna być pomiędzy kobietą a mężczyzną, a potem powinna być to jej decyzja. W mojej ocenie po prostu kobieta powinna mieć możliwość podjąć taką decyzję i przeprowadzić przerywanie ciąży albo samodzielnie w domu za pomocą jakiegoś wsparcia, albo zrobić to w szpitalu. To też jest do dyskusji. Dlaczego mówię o tym, że politycy nie powinni decydować? Bo od 93 roku to, co mieliśmy w Polsce, co nazywaliśmy kompromisem, to był po prostu zakaz aborcji. Na dodatek zakaz, który nie działał. Nawet w sytuacji, w której były trzy przesłanki, nie można było przerwać ciąży w wielu miejscach. Wejdę w słowo. Czy uważa pani, że ten pomysł trzeciej drogi, czyli trzecia droga, chce nas cofnąć o 30 lat? Po prostu tym propozycją powrotu do zakazu aborcji. Po pierwsze, on jest bezpodstawny, ten powrót, dlatego że uchwała Sejmu z marca tego roku mówi jasno o tym, dookreśla status NEO-TK, czyli tego Trybunału Konstytucyjnego, który wydał ten haniebny wyrok na polityczne zlecenie, bo wiemy, że tak było. Więc ja bym w ogóle tego, ja uważam, że ta ustawa jest bezprzedmiotowa. Bezprzedmiotowy jest powrót do trzeciej przesłanki. Dlaczego? Mamy przesłankę o zagrożeniu zdrowia i życia. W mojej ocenie tak powinna ona być interpretowana. Także jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego. Jeżeli wiemy, że niechciana ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia psychicznego kobiety, kobieta powinna mieć prawo tę ciążę przerwać. Mamy lekarzy, mamy lekarki, nie jest ich wielu i wiele w Polsce, ale jednak są, którzy kierując się tą przesłanką ciążę przerywają w polskich szpitalach. To znaczy, że można. Ja uważam, że powinniśmy postawić na dekryminalizację. Dlaczego? Dlatego, że wtedy kobiety będą czuły się bezpieczne, ci, którzy kobietom pomagają, będą czuli się bezpieczni, ale także lekarze będą mogli wykonywać swoją pracę, będą mogli leczyć i pomagać kobietom zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, bo czasem aborcja ratuje życie, często ratuje zdrowie. Proszę sobie wyobrazić, że większość aborcji w przypadku wad embriopatologicznych albo wad letalnych powinna się odbywać jak najszybciej w mojej ocenie, bo wiem, że to są ciąże planowane, te rodziny, te kobiety często szybko ponownie chcą zajść w ciążę. Moje doświadczenie pokazuje, a także film O tym się nie mówi, że jeżeli kobieta jest zmuszona do urodzenia w przypadku, jeśli jest wada embriopatologiczna, wada letalna, to z powodu tego kryzysu zdrowia psychicznego, który później przychodzi, nie jest w stanie zajść nie decyduje się na następną ciążę. Albo w ogóle się na nią albo nie decyduje. Albo się w ogóle na nią nie decyduje. Pani minister, tylko teraz znowu znany, zgrany już argument, czyli ten ostatni etap łańcucha legislacyjnego, czyli prezydent Andrzej Duda. Wielu mówi, że dziś nie ma sensu rozmawiać na temat aborcji, bo i tak nic państwo nie załatwią. To znaczy, że Sejm i Senat i rząd powinny iść na urlop do zakończenia kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Żadnej ustawy pan prezydent nie podpisze. Przypominam wszystkim, że prezydent przyjął taką... Podpisze, no albo wyśle w trybie następczym do Trybunału, tak jak o sieci szpitali onkologicznych ostatnio. Tak, prezydent przyjął taką postawę, żeby z tym rządem nie współpracować, choć ja pamiętam, co deklarował prezydent w momencie, kiedy byliśmy w Pałacu Prezydenckim. No, ale wtedy nie było sprawy Wąsika i Kamińskiego, jeszcze pani minister. No tak, dlatego prezydent Prawa i Sprawiedliwości, bo takim prezydentem jest Andrzej Duda, będzie dzisiaj oczywiście albo kierował do TK wszystkie ustawy, albo nie będzie decydował się na podpis pod tymi ustawami, ale jeżeli my dzisiaj przeprowadzimy przez Sejm dobrą ustawę, która zmienia stan ten, który mamy dziś i gwarantuje kobietom bezpieczeństwo, wsparcie i opiekę, to potem te wszystkie kobiety pójdą protestować pod Pałac Prezydencki, a nie pod biura konkretnych polityków z konkretnej partii, czy też na wiejską pod Sejm. Dzisiaj one odpowiedzialność bierze na siebie pan prezydent po prostu i już. Dzisiaj, jeśli jakakolwiek kobieta umrze w polskim szpitalu w ciąży, to ta śmierć idzie na konto koalicji, rządu koalicji 15 października. Na pewno bardzo tego nie chcemy i na pewno chcemy zrobić wszystko, żeby oddać kobietom poczucie bezpieczeństwa, żeby zagwarantować im wsparcie. Tak naprawdę wyobrażam sobie, i to jest moje marzenie, i my to tak na lewicy widzimy, że dzisiaj robimy wszystko, żeby kobiety naprawdę miały wybór. W szerokim pakiecie praw reprodukcyjnych musi być rzetelna edukacja seksualna, musi być tabletka dzień po dostępna bez recepty jak najszybciej, bo czas ma tutaj znaczenie. Musi być refundowana antykoncepcja, musi być in vitro, które udało nam się wprowadzić, ale musi być też dostęp do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji. W tym szerokim pakiecie tak naprawdę kobieta czuje, że ma wybór, po prostu. To jeszcze dla porządku muszę panią zapytać o ten pomysł trzeciej drogi dotyczący referendum w tej sprawie.
nie ma sensu robić referendum. Po pierwsze, 27% w tej dużej puli osób, które poszłyby i brałyby udział w referendum, to są kobiety w wieku reprodukcyjnym, więc nadal, a tego argumentu używa trzecia droga, o zdrowiu, życiu i ciele kobiety decydowaliby inni ludzie. I tak naprawdę... Poza tym nie decydowaliby. To premier Tusk wczoraj zwrócił na to uwagę, że to byłby sondaż. To byłby sondaż. Bo to nie jest wiążące. Tak, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Referendum kończy się ustawą, prezydent nie musi jej podpisać. Ja nie wiem, jak taka ustawa miałaby wyglądać, co miałoby się w niej zawierać. To jest jedna rzecz. Po drugie, referendum kosztuje 70 milionów. Jeżeli mamy dzisiaj 70 milionów, które możemy wyrzucić w błoto, już mamy takich, co 70 milionów. To może opłaćmy kobietom na przykład darmowe znieczulenia, żeby mogły rodzić bez bólu i rodzić po prostu godnie. Wiemy, jak zachowa się prezydent, wcale nie musi tej ustawy podpisać. Więc... Nie, no on już zapowiada, że jej nie podpisze. Więc dlaczego mielibyśmy dzisiaj decydować się na referendum, jeśli mamy 4 ustawy i my na lewicy jesteśmy gotowi o każdej sprawie. Panie ministrze, zapytam wprost, czy pani ma dzisiaj 10 kwietnia 2024 roku zaufanie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni? To zaufanie zostało bardzo podkopane wtedy, kiedy marszałek samodzielnie podjął decyzję o tym, że przesuwa... On mówi, że konsultował z ludźmi. No nie konsultował. Ja pamiętam, co się wydarzyło i znam dobrze tą chronologię zdarzeń. Czyli ma pani ograniczone zaufanie. Ja pamiętam, jak siedzieliśmy na klubie, na posiedzeniu klubu parlamentarnego Lewicy i dowiedzieliśmy się dosłownie z mediów, czyli z mediów społecznościowych, że marszałek Szymon Hołownia jest w mediach i że w mediach właśnie ogłasza, że nie będzie czytania projektów aborcyjnych w marcu, tylko będą one po wyborach samorządowych. Z nikim ta decyzja nie była konsultowana. Nie, nawet nie wiem, czy ona była konsultowana. Czy skłamał pan marszałek, mówiąc, że była? Myślę, że skłamał. To znaczy ja uważam, że jeżeli jacyś politycy dzisiaj, niezależnie od tego, jak bardzo są konserwatywni, mówią kobietom, że nie możemy rozmawiać o waszych prawach teraz, będziemy o nich rozmawiać po wyborach samorządowych, po wyborach europejskich, po wyborach prezydenckich, no to może powinniśmy się zastanowić, czy my jako lewica nie powinniśmy mówić wyborcom, nie ma sensu głosować na ludzi z trzeciej drogi, dlatego że żadna zmiana nigdy się nie wydarzy. Ja rozumiem i szanuję odrębność poglądów, ale jeśli mamy dzisiaj rozmawiać o tym, jak ma wyglądać prawo aborcyjne albo jakiekolwiek zmiany w Polsce, to mam nadzieję, tak jak mówię, że każdy polityk i każda polityczka zagłosują za tym, żeby skierować do komisji te wszystkie projekty. Ja nie jestem zwolenniczką powrotu do zakazu, czyli do tak zwanego kompromisu, ale jestem gotowa skierować wszystkie projekty do komisji. Dla dobra sprawy. Dla dobra sprawy jestem gotowa usiąść do stołu, zorganizować wysłuchanie publiczne, bo dzisiaj tak naprawdę w sprawie aborcji panuje wiele mitów i mało kto dzisiaj wie. No, pan, ale wie pani, no, jeżeli były minister edukacji mówi, że tabletka dzień po jest tabletką aborcyjną, no tak. No to o jakim poziomie dyskusji w ogóle możemy mówić? Tak, i niestety przypuszczam, że minister Czarnek powinien wrócić do debata przedreferendalna ewentualnie właśnie by tak wyglądała i zrobiłaby więcej szkody niż pożytku tak naprawdę. No myślę, że tak. A wysłuchanie publiczne na komisji może nam dać możliwość do takiego edukacyjnego aspektu tej debaty, czyli właśnie do tego, żeby przy tym stole spotkały się zarówno organizacje kobiece, które pomagają codziennie kobietom, codziennie odbierają telefony, codziennie pomagają kobietom wyjechać za granicę, pomagają kobietom zdobyć tabletki. Ja sama odbieram takie telefony, wiem, jak wygląda rzeczywistość aborcyjna i mówię tym wszystkim kobietom jeszcze chwilę poczekajcie, ale muszę powiedzieć o jednej rzeczy, pani dyrektor. Dzisiaj nawet sędzia, który prowadzi sprawę partnera oskarżonego z artykułu 152 czyli o pomoc, za pomocnictwo, o pomoc swojej partnerce, mówi o tym, że czeka, aż zmieni się w Polsce prawo, nie chce pochopnie podejmować tej decyzji, bo on rozumie, że absurdem jest stawianie przeciwko sobie męża w kontrze do żony w momencie, kiedy oni wspólnie podjęli taką decyzję, mają już dzieci. Pani ministro, ja nie chcę pani tutaj naciągać na ocenę działalności marszałka Szymona Hołowni. Wiem, że państwo nie chcą w tej chwili w koalicji tego typu dyskusji, przynajmniej oficjalnie. Natomiast dzisiaj pojawiło się badanie, pojawił się sondaż, w którym prezydencki, w którym bardzo dużo zyskuje Rafał Trzaskowski. Szymon Hołownia jest na trzecim miejscu za Mateuszem Morawieckim i traci prawie 8 punktów procentowych. Czy pani zdaniem jego postawa właśnie w tej kwestii jest przyczyną takiego spadku popularności, czy nie? Czy myślę, to jest co tak. innego? Myślę, że tak. Myślę, że marszałek Szymon Hołownia
Trochę zapomniał, że jest marszałkiem wszystkich posłów i posłanek, nawet wtedy, kiedy tą decyzję o przesunięciu projektów aborcyjnych podejmował. Ja rozumiem, że marszałek Szymon Hołownia jest także liderem części trzeciej drogi, czyli Polski 2050, ale jeżeli chce się być marszałkiem, to trzeba być marszałkiem wszystkich sił politycznych i tak postępować. Jeżeli przychodzimy do Sejmu z dobrymi projektami, projektami lewicy i potem szuka się powodu, żeby odłożyć to pierwsze czytanie tych projektów na wieczne nigdy, a potem mówi się, że teraz są wybory, za chwilę są następne, potem są prezydenckie, no to znaczy, że dzisiaj wyborcy i wyborczynie różnych opcji politycznych, bo pewnie tacy darzyli zaufaniem marszałka Szymona Hołownię, nie wierzą marszałkowi, przestali mu wierzyć. Co za tym idzie, marszałek Szymon Hołownia myślę, że traci dzisiaj szansę startu i dobrej kampanii w wyborach prezydenckich. No ale będziemy pewnie o tym rozmawiać w przyszłym roku, kiedy mam nadzieję, że kandydatka na prezydentkę lewicy będzie się w tej kampanii z nim mierzyć. Czy w tej sytuacji, jeżeli jest taki brak zaufania albo ograniczone zaufanie do jednego z liderów ugrupowań tworzących koalicję, to ta koalicja jest w stanie normalnie funkcjonować? Ale rzeczywiście, że ona jest w stanie normalnie funkcjonować. Wczoraj jeden z ważniejszych projektów, projekt Aktywny Rodzic, szerokie wsparcie dla tych rodziców, którzy pracują, premiowanie rodziców, którzy chcą pracować, czyli 1500 zł pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia dziecka, także 500 zł dla tych rodziców, którzy zostają w domu. Bez o tym za chwilę będziemy mówić z panią ministrą Gajewską. Tak, wsparcie dla żłobków, ale to pokazuje, że nas naprawdę wiele łączy. To ale znaczy, czy pani słyszała Szymona Hołownię? W sprawie babciowego, Szymon Hołownia w sprawie babciowego powiedział wczoraj, mamy wątpliwości. No jeśli chcemy analizować, chcemy przepracować, to jest 81 artykułów. Jeśli marszałek Szymon tak Hołownia dalej, ma dzisiaj wątpliwości, czy wspierać polskie rodziny, to może powinien się zastanowić, czy chce być w tej koalicji. O to pytam. No. Ja nie wiem, natomiast wczorajsze słowa premiera także były zastanawiające, bo on po posiedzeniu rządu kilkukrotnie powtórzył, że mam nadzieję, że nikt nie zablokuje tego pomysłu i tej ustawy. Pani wczoraj była na posiedzeniu rządu. Czy tam pojawiły się jakieś wątpliwości trzeciej drogi Polski 2050 dotyczące babciowego? Zapytam wprost. No, ja słyszę różne wypowiedzi, szczególnie polityków Polski 2050, ale też szerzej trzeciej drogi w mediach i przyznam się szczerze, że jestem bardzo zaskoczona. My możemy się różnić co do kwestii mieszkalnictwa. Nie jesteśmy zwolennikami programu kredyt 0%, tak jak nie byliśmy zwolennikami programu kredyt 2%, bo wiemy, że to winduje cenę mieszkań, a nam zależy na budowie tanich mieszkań na wynajem, bo usługi publiczne są dla nas bardzo ważne. Możemy różnić się w kwestiach gospodarczych, jeśli chodzi o składkę zdrowotną i kto powinien ponosić jej koszt. Możemy się różnić w kwestiach gospodarczych i się różnimy i bardzo dobrze. Możemy rozmawiać o tym merytorycznie. Ale dzisiaj zgłaszanie wątpliwości do bardzo prospołecznej ustawy, która wspiera polskie rodziny i dzieci i rodziców, którzy chcą pracować, no daje duże pole do myślenia i tak naprawdę zastanawiam się, co stoi za tymi słowami marszałka Szymona Hołowni. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś buntu, czy to jest próba zaognienia jakichś emocji wewnątrz koalicji 15 października. Te emocje są nam dzisiaj niepotrzebne, naprawdę. Potrzebujemy pracować szybciej, potrzebujemy pracować więcej, potrzebujemy z jednej strony pan marszałek realizować mówi, nasze obietnice. Zero kłótni, pracujmy do przodu. No tak, dość kłótni do przodu z jednej strony, a z drugiej strony zgłaszanie wątpliwości w stosunku do projektu, co do którego nikt nie powinien mieć wątpliwości. No dobrze, i na koniec, panie ministro, jeszcze krótkie pytanie dotyczy, bo pani status się chyba trochę zmienia dzisiaj, czy w tym tygodniu? Mam na myśli kwestię umocowania. Dzisiaj ustawa o działach i formalne umocowanie. Jak tylko ustawa przejdzie przez Sejm i przez Senat, mamy ustawę o działach, która formalnie przenosi kompetencje z byłego biura rzeczniczki, pełnomocniczki rządu do spraw równego traktowania do tego nowego departamentu. Ja wiem, że wszyscy myślą, że jest jakieś ministerstwo równości. Nie ma takiego ministerstwa. Jest, a właściwie jest już w statucie KPRM-u, a będzie formalnie departament do spraw równości i przeciwdziałania przemocy domowej. Czyli cały rządowy pani kolejne program. Obowiązki dotyczące także zapobiegania przemocy, tak? Tak, ja się tym już zajmuję od kilku tygodni, czyli cały rządowy program przeciwdziałania przemocy domowej, tam jest 50 milionów, tam są programy osłonowe między innymi dla gmin i różnych na różnym poziomie w samorządach to wsparcie od nas będzie otrzymywane. Tam jest 37 ośrodków rządowych wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową. My analizujemy dane statystyczne za 2022 rok. Będziemy się zbierać za chwilę do tego, żeby ten raport
raport z 2023 roku powstał. Mhm. Mamy znaczny wzrost rok do roku, który już widzimy w przemocy, w zgłaszaniu przemocy na przykład seksualnej, ale kwestia też odpowiedzialności za wyjmowanie dzieci z rodzin w takim trybie kryzysowym, czyli kwestionariusz oceny ryzyka, wtedy kiedy wiemy, że zagrożone jest zdrowie i życie dziecka i może ono być zagrożone i państwo musi działać natychmiast, to będzie też w zakresie moich kompetencji. No a państwo w tej kwestii nie działa w tej chwili praktycznie. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. No, powiem tak. Rozmawiałyśmy z panią redaktor przed programem, jak dużo jest tego bałaganu, które wciąż trzeba posprzątać po PiS-ie. My czasami nie komunikujemy tego w mediach. Dzisiaj na przykład w pieczy zastępczej mamy taką sytuację, że Prawo i Sprawiedliwość zostawiło nam system, który trzeba uszczelnić, który trzeba ulepszyć i któremu trzeba dać wsparcie. Dla mnie na pewno przeciwdziałanie przemocy, szczególnie w zakresie dzieci, przemocy domowej, ale także to, co związane z pieczą zastępczą, będzie jednym z priorytetów mojego działania. Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani ministro, za to spotkanie. A już za chwilę u państwa Aleksandra Gajewska, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Koalicja Obywatelska. Rzecz jasna, rozmawiać o babciowym będziemy przede wszystkim, ale nie tylko, więc proszę z nami zostać, bo naprawdę ważne tematy dziś przed nami. Prawie każda młoda matka, prawie każda młoda kobieta w Polsce chociaż raz podczas rozmowy rekrutacyjnej w pracy usłyszała pytanie, jak zamierza pani godzić życie zawodowe z życiem rodzinnym, pracę z opieką nad dzieckiem. To pytanie, które oczywiście nigdy nie powinno padać na rozmowach kwalifikacyjnych, jest pytaniem niezwykle ważnym, ale to pytanie jest ważne wtedy, kiedy kierujemy je pod adresem państwa, bo to rolą państwa jest umożliwić łączenie ról zawodowych z rolami rodzinnymi, bycie mamą z bycie aktywną zawodowo, bycie tatą z byciem pracownikiem. I właśnie dlatego, że to pytanie jest kierowane pod adresem państwa, my udzielamy odpowiedzi. Tą odpowiedzią jest przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów program Aktywny Rodzic. Program, który realizuje postulat babciowego kierowanego oczywiście i do babci, i do dziadka, i do wujka, i do cioci, w zależności od tego, jak zdecydują rodzice, komu powierzyć opiekę nad maluchem, ale także sprzyja po prostu wolności wyboru. Bardzo panie ministry zadbały o to, żeby ten projekt nie był skomplikowany już później w praktycznym użyciu. Żeby ludzie naprawdę nie mieli żadnego problemu, żeby zrozumieć kto, kiedy, w jaki sposób może te świadczenia uzyskać. Państwa gościem Aleksandra Gajewska, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ja zapytam od razu wprost, bo pani wczoraj była podczas konferencji z premierem po posiedzeniu rządu, kiedy przedstawiali państwo założenia babciowego, tak zwanego, już posługujmy się tą potoczną nazwą. A ja będę prosiła o aktywnego rodzica. Jednak. Dobra? To zaraz pani wytłumaczy dlaczego. Ja wytłumaczę dlaczego się będę upierać przy babciowym, ale to za chwilę. Premier Tusk trzykrotnie wczoraj podkreślił na tej konferencji, czy wyraził nadzieję, że ustawa o nowym świadczeniu nie będzie blokowana. Powiedział raz. Drugi raz potem stwierdził, że ma nadzieję, że nikt nie zrobi nam kłopotów w tej sprawie. Trzeci raz dodał później po raz kolejny, że nikt nie odważy się, żeby tę ustawę zablokować. Po czym ja tutaj mam cytat z pana marszałka Szymona Hołowni, który twierdzi, że wczoraj to powiedział rano, że Polska 2050 ma wątpliwości w sprawie programu Aktywny Rodzic. Zapytam wprost, czy wszystko wskazuje na to, że trzecia droga, czy Polska 2050 będzie chciała ten projekt zablokować? Ciężko mi powiedzieć, bo jak słuchałam wczoraj wypowiedzi pana marszałka, to miałam wrażenie, że nie mówił on o naszym projekcie, bo mówił o tym, że ma wątpliwości, bo zostanie zlikwidowany rodzinny kapitał opiekuńczy i osoby, które pozostają z dziećmi w domu, w tych wielodzietnych rodzinach, zostaną pozbawione świadczeń. Nie, on nie mówił, że zostanie pozbawione świadczeń, tylko że nie będą dostawać 1500 zł. Będą dostawały takie świadczenia, jak do tej pory otrzymywały. Będą mogły zdecydować o tym, że ich dzieci znajdą się w żłobku i dostaną świadczenie, tak jak każdy inny rodzic, do 1500 zł. Natomiast babciowe, kampanijne, które było zapowiadane, było programem, o którym mówiliśmy, że nie jest tylko jakby wsparciem rodziny, ale jest też programem aktywizującym zawodowo. Natomiast kiedy mówimy o już programie Aktywny Rodzic, to mówimy o kompleksowym systemie wsparcia dla rodzin i dla rodziców dzieci w wieku do lat 3. Dlatego pozwalamy rodzicom decydować, jaka forma wsparcia jest dla nich. O tym zaraz porozmawiam, bo to są trzy takie główne filary tego programu. Natomiast ja bym chciała jeszcze skończyć wątek pana marszałka Sejmu. Co on gra, pani zdaniem, w tej chwili, podając w wątpliwość także założenia tego projektu? No bo przecież akurat pan marszałek Sejmu jest osobą bardzo inteligentną.
jestem przekonana, że czyta ze zrozumieniem, więc może chodzi o coś zupełnie innego, tylko pytanie o co? Nie mnie oceniać, jaka jest strategia polityczna pana marszałka Hołowni. Ale wie pani, jaka jest ta strategia, czy pani już straciła w ogóle rozeznanie w tym temacie? Nie wiem, natomiast w moim przypadku to jest jakaś kolejna sytuacja, w której stanowisko pana marszałka jest rozczarowujące, bo dla mnie jest rozczarowujące stanowisko w kwestii liberalizacji aborcji i jest rozczarowujące, jeżeli chodzi o kompleksową formę wsparcia dla rodzin i rodziców. I jest dla mnie to zaskakujące. Mamy dzisiaj blisko 600 tysięcy małych dzieci, których rodzice mogą być, no powiedzmy sobie wprost, beneficjentami takich świadczeń, a pan marszałek Hołownia mówi, że ma co do tego wątpliwości. Myśmy przemyśleli ten program, połączyliśmy świadczenia takie, żeby było to dla rodziców proste, intuicyjne, żeby mieli wybór, żeby było to elastyczne, żeby mogli zmieniać decyzje w ciągu tych 2 lat, bo może zmienić się ich sytuacja życiowa, zawodowa, więc mają możliwość wyboru, zmiany tych świadczeń. Podeszliśmy do tego naprawdę kompleksowo, żeby właśnie państwo pomagało, żeby wspierało, żeby to wsparcie było realne. To pani minister, i to mnie zaskakuje, dokładny cytat z pana marszałka Szymona Hołowni. Projekt nie może być niesprawiedliwy. Jeżeli mamy wielodzietną matkę, która pójdzie do pracy, to ona nie dostanie babciowego, jak rozumiem z tych założeń, które dostałem. A dobrze zarabiająca kobieta, która ma jedno dziecko, te pieniądze dostanie. Nie, to nie. Nie chodzi o to, żeby żałować tej kobiecie, tylko o to, żeby nie było niesprawiedliwie. Ustawa, przynajmniej w tych założeniach, o których słyszymy, likwiduje rodzinny kapitał opiekuńczy. Więc... Czy też musimy się zastanowić, już kończę, czy skóra jest warta wyprawki? No to dwie rzeczy. Ja byłam bardzo zaskoczona, jak słyszałam te wypowiedzi, bo po pierwsze matka kilkorga dzieci, która wraca do aktywności zawodowej, dostanie takie samo świadczenie jak matka jednego dziecka. No ale rozumiem, że pan marszałek twierdzi, że jak mama jest, kobieta jest matką wielodzietną, to nie wraca na rynek pracy, a i tak powinna mieć wsparcie. Ale może zdecydować, no i otrzyma to wsparcie, będzie mogła zdecydować, ale nie, jaka 1500. Będzie... I to panu marszałkowi nie otrzyma. Chyba nie, jeżeli nie dostanie dofinansowanie do żłobka, jeżeli zdecyduje się, że jej dziecko miałoby znaleźć opiekę w placówce żłobkowej, czy to jest żłobek, czy to jest klub, czy dzienny opiekuj, no, to dostanie do 1500 zł, nawet jeżeli nie jest aktywna zawodowo. Natomiast jeżeli chce sama chce zająć się dzieckiem, no to będzie otrzymywała 500 zł. I co więcej, rodzinny kapitał opiekuńczy przewidywał, że to świadczenie jest wypłacane od drugiego dziecka. My decydujemy, że w ramach naszego świadczenia aktywnie w domu już jest od pierwszego i jedynego dziecka. Czyli jeżeli miała 3 dzieci, to nie dostanie od drugiego dziecka, tylko od pierwszego dziecka, więc też zyskuje. Wszyscy dotychczasowi biorcy programów wsparcia rodzinnego są tak naprawdę na plus, jeżeli chodzi o nasze świadczenie, bo nasz program przewiduje, że każde dziecko w wieku do lat 3 będzie objęte formą wsparcia. Jakiego wsparcia? No te decyzje pozostawiamy rodzicom. To oni najlepiej wiedzą, jakie są ich potrzeby, jak chcą funkcjonować i co odpowiada ich potrzebom. I co więcej, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo jeżeli mamy 3 tych dzieci i decydujemy na różne formy wsparcia, czyli jedno dziecko na przykład idzie do żłobka, a 2 zostaje w domu, no to też wnioskujemy na to konkretne dziecko i te formy wsparcia mogą być różne. No właśnie, naprawdę wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkanek i mieszkańców. I czy to, ja czytałam te założenia, one nie są napisane prostym językiem, pani minister, i często język jest ustaw, pewien... Język nie, nigdy ustaw nie jest prosty, nigdy to nie jest był inna prosty. Sprawa. Natomiast tak, rodzic będzie miał możliwość w miarę potrzeb i indywidualnej sytuacji zmiany, nawet wielokrotnej, jednego świadczenia na inne. To jest to, o czym pani mówiła, tak, że raz korzystamy, możemy skorzystać ze żłobka, a innym razem na przykład z pomocy babci, dziadka. Tak, bo jest tak, że po pierwsze może to być nasza decyzja, po drugie może zmienić się nasza sytuacja w pracy, możemy tę pracę zmieniać, możemy przechodzić na formę pracy zdalnej i może zmienić się nasza potrzeba. Tylko rozumiem. Chodzi o to, że w danym miesiącu wybieramy jedno konkretne świadczenie. W następnym miesiącu możemy to zmienić. To jest nasza decyzja, to my będziemy klikać w systemie, minister, jakiego świadczenia oczekujemy. Wiele kobiet prosiło, żebym panią o to zapytała dzisiaj, doprecyzowując, czy jeżeli one już dzieci urodziły i wróciły do pracy, już pracują, tak, to one też będą beneficjentkami tego Oczywiście. Programu? Oczywiście. Bardzo nam na tym zależało. Bardzo nam na tym zależało, żeby aktywizować kobiety. I kobieta, która już pracuje i wróciła do pracy, nie może być stratna. Nie może. Czy my sobie tego nie wyobrażamy. Dlatego ten program będzie ją obejmował. Będzie mogła zawnioskować. A jak państwo będą weryfikować to, czy się komuś
Należy, czy program nie należy? Należy, czy nie należy. To jest mega skomplikowane. To nie jest tak nie jak 500+. Nie jest. ZUS ma narzędzia i to ZUS obsługuje to świadczenie. ZUS ma narzędzia do tego, żeby weryfikować czy takie sytuacje. Czy ktoś płaci składki? Dokładnie, bo my badamy to, czy są opłacane składki od aktywności zawodowej. I aktywność zawodową, tu też panie uspokajam, bo dostaję bardzo dużo wiadomości i staram się na każdą wiadomość odpowiedzieć. Jeżeli mamy umowę o zlecenie, jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, to wszystko rozumiemy jako aktywność zawodową. My naprawdę chcemy pomóc dzisiaj matkom w zależności od tego, jak one wybiorą, jaką chcą aktywność zawodową prowadzić, wesprzeć je w połączeniu tych ról. Mamy i pracowniczki, przedsiębiorczyni. A argument pani minister o tym, że ten program jest zbyt kosztowny i że gra jest niewarta świeczki. No ja się nie zgodzę z tym, bo po pierwsze uważam, że takie programy to inwestycja. Po pierwsze inwestujemy w dzieci. Sytuacja, jeżeli chodzi o dzietność w Polsce, jest katastrofalna, czyli najmniej urodzeń od II wojny światowej. Jeżeli chodzi o badania, rodzice wskazują, że jednym z trzech największych wątpliwości i takich barier, jeżeli chodzi o założenie rodziny, powiększenie rodziny, to jest ta obawa, czy uda nam się zabezpieczyć opiekę nad tym małym dzieckiem. Więc to jest inwestycja w dziecko, to jest inwestycja w dzietność, ale to też jest inwestycja w aktywność zawodową, bo osoby, które podejmują się tej pracy, odprowadzają składki, więc w pewnym sensie bilansują koszty tego programu. I my to oczywiście też szacujemy. Tutaj liczymy minimalne wynagrodzenie, no ale wiemy, że bardzo dużo osób ma większe, ma na przykład to średnie wynagrodzenie i wtedy składkę odprowadzają na poziomie ponad 1500 zł, więc właściwie w ten sposób bilansują koszt świadczenia, z którego korzystają. To ostatni cytat z pana marszałka Szymona Hołowni. Chcemy mieć możliwość rozmowy o tych rozwiązaniach. Dobrze, że premier to podejmuje, chodzi tylko o tryb i na pewno znajdziemy kompromis. Pani tutaj widzi jakieś pole do kompromisu i zmiany w tym projekcie? Projekt trafia teraz do Sejmu i będziemy podejmować nad nim prace sejmowe. Będą posiedzenia komisji. Ja liczę na ogromne zaangażowanie posłów i posłanek Polska 2050, którzy dzisiaj mają jakiekolwiek wątpliwości. A co mówią dziewczyny Polski 2050? Nie rozmawiałam z żadną, muszę przyznać. Żadna się do mnie w całym tym procesie nie zgłosiła, nie odezwała, nie mówiła, że ma jakieś wątpliwości albo na przykład propozycje. Posłanki Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy prowadziły ze mną takie rozmowy, więc tutaj tego nie było. Ja jestem oczywiście do pełnej dyspozycji, bardzo chętnie wyjaśnię te rozwiązania, wszelkie wątpliwości, opowiem o szczegółach. Jeżeli tylko jest taka potrzeba, to jak najbardziej. Uważamy, że to jest dobry program, program wspierający rodziny, wspierający mamy i liczymy na to, że nikt nie będzie miał wątpliwości, w jaki sposób zagłosować, zwłaszcza, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy już zadeklarowali poparcie dla tego projektu. Byłoby, no nie wiem jak to określić, bardzo niezręczne, gdyby tylko jedno ugrupowanie koalicyjne z koalicji 15 października rozważało. Już macie taką deklarację poparcia PiS-u? Padały PiS-u? Wczoraj. Ja wczoraj śledziłam doniesienia medialne, no bo śledzę komentarze, wątpliwości, zapytania. Cały czas to monitoruję. I takie zapewnienia padały wczoraj w debacie publicznej. Pani ministra, czego się pani spodziewa po rozpoczynającej się jutro debacie w sprawie projektów aborcyjnych? Tylko nie, ja nie pytam o to, czego pani sobie życzy i czego by chciała, tylko pytam o realne przewidywania. Spodziewam się, że będą emocje podczas tych debat, natomiast oczekuję, że wszystkie te projekty trafią do prac komisji sejmowych i będziemy mogli w szczegółach nad nimi pracować. Nie chcę wyobrażać sobie sytuacji, że zabraknie głosów, by któryś z konkretnych projektów się nie znalazł. Byłoby to wyjątkowo, jakby to dobrego określenia użyć, które nadaje się na antenę. Wyjątkowo złe. No, po byłoby prostu, to jeżeli chodzi o wyborców. Jeżeli chodzi o wyborców, wyborczyni, jeżeli chodzi o naszą współpracę wewnętrzną, po prostu no, byłoby to bardzo złe i źle wpływało na nasze dalsze relacje. A sądzi pani, że będzie kłopot z trzecią drogą w tej kwestii? No też śledząc wczoraj wypowiedzi medialne posłów trzeciej drogi, deklarowali oni brak poparcia dla konkretnych rozwiązań. I myślę, że mylą tutaj pewne rzeczy, bo to nie jest tak, że my decydujemy, że konkretna ustawa będzie realizowała. My ją kierujemy do dalszych prac. I nie wyobrażam sobie, że nikt któryś tutaj swoim światopoglądem nie powinien zasłaniać, nie, tak? Właśnie, będzie blokował przejście do dalszych prac. To nie jest poparcie, to jest poparcie dla przejścia do dalszych prac. Więc tutaj zasłanianie się światopoglądem jest nie na miejscu. A poza tym ja też chciałabym jeszcze raz powiedzieć, nie chcę i nie wyobrażam sobie, żeby zdrowie i życie kobiet
nasze bezpieczeństwo było nazywane światopoglądem, żeby czyjeś sumienie w tej kwestii było ważniejsze niż właśnie to nasze bezpieczeństwo. I mówmy to sobie raz na zawsze i każdej osobie, która to w ten sposób określa. Ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy, dopiero ministra Kotula dzisiaj mnie uświadomiła, że gdyby doszło do referendum, które tak bardzo promuje trzecia droga, to 27% jest kobiet w wieku reprodukcyjnym. I 27% tylko kobiet, których tak naprawdę dotyczy ta sprawa, brałoby udział, zakładając, że 100% z nich by poszło. Ale my to niejednokrotnie podnosiłyśmy, bo akurat tu z panią ministrą Kotulą i innymi posłankami, ministrami jesteśmy po tej samej stronie. Uważamy, że w kwestii praw człowieka w ogóle nie powinno odbywać się referendum. Więc w referendum mają brać udział osoby, które będą decydowały... Tu się zgadzacie z panem prezydentem Dudą, to się nie zdarza zbyt często. W naszej kwestii. Poza tym uważamy też, że referendum w polskim prawodawstwie nie jest wiążące. I to jest taki trochę sondaż. Sondujmy, jaka jest opinia, jaka jest opinia Polaków. I w żaden sposób nie będzie to wpływało na dalsze prace. Wydaje się, że jest to po pierwsze zbyt kosztowne, po drugie wprowadza mieszkanki i mieszkańców w błąd, a po trzecie po prostu naprawdę uważamy, że nie powinniśmy w plebiscycie decydować o prawach człowieka, a prawach kobiet. Czy ta dyskusja, która rozpoczyna się jutro, zapytam wprost, może państwu zaszkodzić przed wyborami europejskimi? Ja nie zgadzam się z tym, że jest jakiś lepszy bądź gorszy czas, by rozmawiać o prawie kobiet. I byłam zniesmaczona tym, kiedy zasłaniano się wyborami samorządowymi i uważam, że po prostu te dyskusje trzeba przeprowadzić. My czekamy bardzo długo na to, żeby nasze prawa były szanowane, respektowane i żeby nasze bezpieczeństwo w każdym miejscu w Polsce było zapewnione. Więc nie może być tak, że ktoś w tej chwili mówi, że są takie wybory, takie wybory. Nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie to nie jest kwestia polityczna. No nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia zasadnicza. I my oczekujemy, że będzie nas się po prostu traktowało poważnie. Pani ministro, czy pani ma poczucie po tych wyborach niedzielnych, że wasi wyborcy są rozczarowani tymi 4 miesiącami rządów państwa? Jestem przekonana, że wynik wyborów potwierdza, jak bardzo są zadowoleni z naszych rządów, ponieważ jest on tak samo dobry jak w wyborach 15 października. Premier wczoraj również podczas konferencji odnosił się do tego. Ale pamiętam też, kiedy napisał o demobilizacji młodych, że to trzeba przeanalizować. Jesteśmy realistami. Czyli jesteśmy realistami, widzimy konkretne analizy. Skąd się wzięła ta demobilizacja? Czy właśnie z rozczarowania? Czy na przykład z tego, że to są zupełnie inne wybory, nie wracali do domu, nie ma zaświadczeń? O głosowaniu w innym miejscu. Właśnie, to są zupełnie inne wybory. Musimy pracować nad świadomością mieszkanek i mieszkańców. Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważny jest samorząd w ich życiu. Myślą, że te najważniejsze decyzje zapadają na szczeblu państwowym, nie zdając sobie sprawy, że o tym, jak wygląda nasze codzienne funkcjonowanie, że jakich instytucji korzystamy, jak funkcjonuje transport zbiorowy, czy nasze miasto jest przyjaznym miastem do życia, to decyduje o tym samorząd. I oczywiście bardzo duża praca przed nami w tym zakresie, natomiast wydaje mi się, że te wybory i ich wyniki są dla nas bardzo satysfakcjonujące. Trzymamy teraz kciuki za naszych kandydatów w drugiej turze. Kraków jest miejscem, w którym będzie toczyła się taka zacięta tutaj rywalizacja. No tak, tym bardziej, że te wzajemne dyskusje obu panów nie są raczej nasycone przyjazną retoryką, mam na myśli. Ponieważ pan Gibała w tym dyskursie publicznym po prostu kłamie. I bardzo cieszę się z tego, że Aleksander Miszalski odcina się i mówi, jaka jest rzeczywistość. I jestem przekonana, że Aleksander Miszalski jest najlepszą zmianą, która może mieć miejsce w Krakowie i potwierdza to wynik pierwszej tury. Mieszkańcy Krakowa chcą zmiany i tą realną zmianę. Jakościową zmianą jest Aleksander Miszalski, znam go, współpracuję z nim, jest bardzo zaangażowany, bardzo kompetentny, kocha Kraków, tak? I kocha go nie tylko na billboardach i plakatach, które widać w mieście, tylko potwierdza to w swojej codziennej aktywności. Do polityki centralnej jeszcze wracamy. Czy wczoraj według pani wiedzy, może pani taką ma, odbyło się spotkanie liderów koalicyjnych? Nie mam informacji na ten temat, więc nie jestem w stanie powiedzieć tak lub nie. Okej, a boi się pani czy obawia się pani o stabilność tej koalicji? Bo tych znaków zapytania mamy coraz więcej. To nie jest tak, że ja szukam dziury w całym, tylko zastanawiam się po prostu, czy przez cały czas będziemy głównie toczyć dyskusję o tym, czy co do podstawowych spraw się państwo zgadzają, czy nie.
My co do podstawowych spraw to się ze sobą zgadzamy. Jest kwestia jakichś tam szczegółów, niuansów i dobrze, że jest wśród nas przestrzeń na dyskusję i debaty. Nie jesteśmy partią jednego lidera, który na Nowogrodzkiej podejmuje decyzje i niezależnie, czy się z nią zgadzamy, czy nie, wszyscy potulnie kładą uszy po sobie i idą zrobić tak, jak prezes kazał. U nas jest przestrzeń na dialog, który jest budujący. I ja jakby doceniam ten fakt, że wewnątrz ugrupowań koalicyjnych możemy przekonywać się do swoich racji, że możemy debatować o tym, jakie rozwiązania, jeżeli chodzi na przykład o mieszkalnictwo, są najlepsze. Bo co do kierunku działań, to my się ze sobą zgadzamy. Mhm. Natomiast co do szczegółów, jakie te rozwiązania powinny być, jest przestrzeń do dyskusji. I ja też mam takie przekonanie, że w ramach zdobywania tego wzajemnego zaufania ta sytuacja będzie się zmieniała. Natomiast na to potrzeba czasu. My jesteśmy największym ugrupowaniem w tej koalicji. Nasz przewodniczący jest premierem i oczywiście jest on bardzo charyzmatycznym liderem, który bardzo jasno zaznacza swoje poglądy. A jak czy to w kwestiach aborcyjnych, bo my jesteśmy za tym, żeby można było przerywać ciążę do 12 tygodnia w sposób bezpłatny, bezpieczny, dostępny i w kwestiach dotyczących kierunku działań tego rządu. Pani ministra, czy pani jest zaniepokojona faktem, że Prawo i Sprawiedliwość dostało 34% ponad poparcia, bo ja wielokrotnie z rozmaitymi politykami obecnie rządzącej koalicji rozmawiałam. No może nikt nie przewidywał rychłej śmierci PiS-u, natomiast nikt się nie spodziewał tak dobrego wyniku i co do tego chyba się zgadzamy. Czy pani ma jakąś teorię dotyczącą tego, że ten elektorat PiS-u się zupełnie nie zmniejsza, że ludzie tej partii nadal ufają? Przez 8 ostatnich lat wykorzystywano wszystkie mechanizmy, narzędzia, które były dostępne przez aparat państwowy. Mhm. Mówimy o ministerstwach, mówimy o spółkach Skarbu Państwa, mówimy o tak zwanej telewizji publicznej, która działała za czasów PiS-u. Wszystko, to była jedna wielka machina, która napędzała politycznie opcję rządzącą. Bardzo ciężko jest, żeby z dnia na dzień zmieniło się takie postrzeganie ludzi. Ludzie potrzebują czasu, żeby zobaczyć, zrozumieć i przekonać się do polityki, którą my prowadzimy. Byliśmy przekonani, że nie uda się tego zrobić w miesiąc, w dwa, trzy. Żeby zdobyć zaufanie osób, które są po tamtej stronie mocy, potrzeba po prostu czasu, ale konkretnych działań. I my te konkretne działania prowadzimy. I widzimy w konkretnych obszarach, również dzięki wynikom tych wyborów, że ta sytuacja się zmienia. Natomiast jesteśmy bardzo pokorni, wiemy, jak dużo ciężkiej pracy jeszcze przed nami, będziemy ją wykonywać i sukcesywnie będziemy przekonywać każdą osobę do tego, żeby nam zaufała. Czy chociażby poprzez programy takie jak Aktywny Rodzic, czy poprzez sytuację, które są kryzysowe, ale my podchodzimy do nich bardzo poważnie, jak sytuacja rolnictwa, jak sytuacja polskiej wsi, jak sytuacja edukacyjna. Po prostu będziemy ciężko pracować, by udowodnić każdej Polce, każdemu Polakowi, że jesteśmy godni ich zaufania i jestem przekonana, że w następnych wyborach parlamentarnych odniesiemy bardzo duży sukces. Pani ministro, to jeszcze jedna sprawa dotycząca rekonstrukcji rządu. Pan premier zapowiedział wczoraj, że to się odbędzie na przełomie wiosny i lata. Oczywiste jest, że będzie to miało związek z wyborami do Europarlamentu. Ja nie będę panią pytać o nazwiska, bo pani i tak mi nic nie powie, albo w ogóle nie wie, bo wie to pewnie premier. Pomidor. Tak jest, tego się spodziewałam, ale może inaczej. Czy coś wiadomo na temat tego, jak wielu tych ministrów pójdzie do Europarlamentu? Znaczy, jak głęboka ta rekonstrukcja będzie? Ja nie pytam, powtarzam o nazwiska, tylko o skalę. Pan premier jasno się wypowiedział i od dawna zapowiadał, że będzie tak. Tak, to nie jest nic nowego. W marcu pierwszy raz. Zresztą śledząc działania pana premiera, kiedy poprzednio był premierem, też było widać, że rekonstruował konsekwentnie rząd i doprowadzał do tego, żeby prace były jak najbardziej efektywne. Jeżeli chodzi o skalę tych osób, ciężko mi powiedzieć. Natomiast premier też daje jasne sygnały, że ministrowie, którzy będą chcieli kandydować do Europarlamentu, muszą mieć naprawdę bardzo dobre samopoczucie, jeżeli chodzi o wykonaną pracę, żeby uzyskać takie poparcie ze strony kierownictwa naszej partii. Więc my pokornie koncentrujemy się na pracy i tak będziemy to robić. I jeżeli ktoś zdecyduje się na to, że chce reprezentować Koalicję Obywatelską na listach do Parlamentu Europejskiego i wzmocnić tym listy, to będą indywidualne decyzje tej osoby i indywidualne decyzje partii w tym zakresie. A listy, do kiedy państwo będą mieli gotowe do Europarlamentu? No i to jest kwestia
nie chcę powiedzieć czy dni, czy tygodni, natomiast jest to bardziej krótka perspektywa niż długa perspektywa, bo to wybory już przed nami. Będziemy rejestrować komitet, za tym będziemy zbierać podpisy, żeby zarejestrować listy i od razu po tym rejestrujemy listy. My jesteśmy bardzo zmobilizowani, jeżeli chodzi o naszą aktywność w terenie. Jestem przekonana, że szybko uda nam się zdobyć to poparcie i bardzo szybko te listy zarejestrujemy i już wkrótce będą Państwo wiedzieli, kto dokładnie na tych listach się znajduje. No, w przypadku Prawa i Sprawiedliwości mówi się o tym, że tam znajdzie się Mariusz Kamiński, że znajdzie się Maciej Wąsik, Jacek Kurski. Europarlament od dawna jest szalupą ratunkową dla polityków PiSu. Nie jest to dla nas zaskoczeniem. Pani ministro, jeszcze a propos śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, bo tutaj mamy nowy komunikat prokuratury, który wczoraj został wydany. Wiemy już, że śledztwo w tej sprawie trwa od jakiegoś czasu, natomiast wczoraj pojawiła się informacja, że tutaj, cytuję, zabezpieczono bardzo obszerną dokumentację, która obecnie poddawana jest systematycznej analizie i śledczy wydali też postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym w mieniu podejrzanych, no więc to, jak rozumiem, daleko idąca decyzja. Tymczasem pan były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówi, że to jest osobista dintoira Donalda Tuska i że to jest po prostu wypadkowa tego, że Tusk jest pełen nienawiści w stosunku do Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk nie ma wpływu na działania wymiaru sprawiedliwości. To po pierwsze. Po drugie, nie ma świętych krów. I pana Ziobrę dotyka dzisiaj, mówię tu bardzo precyzyjnie, Prawo i Sprawiedliwość. I będzie odpowiadał za wszystko to, co zrobił i jakie podejmował decyzje. Dzisiaj zwracamy godność ludziom, którzy są ofiarami jego działań, i przywracamy obywatelkom i obywatelom wiarę w to, że nie ma osób nietykalnych. I pan minister Ziobro, jakkolwiek nie tłumaczyłby się publicznie z tego i jak bardzo nie dramatyzowałby tutaj swojej sytuacji, jeżeli chodzi o... bo on próbuje powiedzieć, jakby był w ogóle prześladowany politycznie. Nie. Pan Zbigniew Ziobro, tak jak każda inna osoba, jak każda inna obywatelka i obywatel, odpowie przed wymiarem sprawiedliwości za to, co robił w ostatnich latach. Zostanie za to rozliczony i zrobi to niezależny wymiar sprawiedliwości. No ale pan minister twierdzi, że nie ma podstaw do takich działań, że funkcjonariusze czy agenci ABW no, przekroczyli swoje uprawnienia. Nawet skargę do sądu złożył w tej sprawie przecież. I będzie ona rozpatrzona, jak każdego innego obywatela. Gdyby nie było takich podstaw, nie byłyby podjęte te działania wobec pana byłego ministra. Ja chciałabym, żeby nikt nie mógł czuć się nietykalny. Znaczy, niezależnie od tego, jaką prowadzimy działalność polityczną, publiczną, musimy być traktowani jak każdy inny obywatel. Jeżeli z Funduszu Sprawiedliwości finansowano organizacje, które zamiast świadczyć pomoc dla osób poszkodowanych, organizowały sobie studio nagraniowe i pozyskiwały na to grube miliony, to ktoś, kto podjął taką decyzję, ma być z tego rozliczony. Zupełnie inne przeznaczenie było Funduszu Sprawiedliwości, aniżeli okazuje się, że było jego wykorzystanie. I ja jako obywatelka oczekuję, że wszystkie te osoby odpowiedzą za to, jakie podejmowały decyzje. To są środki publiczne. I my mamy pełne prawo, żeby rozliczyć osoby za to, jak postępowały. Po prostu niezależnie od tego, jak wysokie stanowiska polityczne wcześniej im przypisywane były. Bardzo dziękuję. Aleksandra Gajewska, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Koalicja Obywatelska była Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Michał tutaj mi jeszcze szepcze na ucho, żebym nie zapomniała powiedzieć Państwu, że za chwilę Jan Złotorowicz i jego raport. Także zapraszamy. A za dziś do Ekspres Biedrzyckiej bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Wracamy do Państwa jutro o godzinie 9:07. Bardzo ciekawy dzień jutro przed nami, bo w trakcie posiedzenia Sejmu, przypomnę raz jeszcze, debata w sprawie prawa aborcyjnego i także na pewno będzie to jeden z elementów, o którym jutro będziemy w programie mówić. Dzięki jeszcze raz za dziś. Kłaniamy się pięknie. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Do zobaczenia jutro.
Dzień dobry, witam Państwa w środę. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. I tak jak Państwu wczoraj obiecywałem, no dzisiaj będziemy cały czas jeszcze pochylać się nad wynikami tych wyborów ze szczególnym uwzględnieniem czegoś, co trzeba nazwać no, poważnym kryzysem lewicy. No i zaprosiłem sobie w tym celu no, dla mnie absolutnie wyjątkowego gościa, dr Krzysztof Janik. Teraz... Dzień dobry Państwu. Muszę jakoś przedstawić, bo co w zasadzie mógłbym powiedzieć. No, były twórca socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, były sekretarz generalny SLD, były szef SLD, były minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie pracownik akademicki. Cały czas nauczyciel. Natomiast ja skoncentruję się na tej funkcji były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Była kiedyś taka partia, ona już nie istnieje. I pytanie, no co z niej zostało, szczególnie jak popatrzymy na te 6% do sejmików wojewódzkich? Wie pan co, to jest też, przypisałbym rolę, jaką SLD kiedyś odegrało w naszym kraju, jako funkcję pewnych czasów, odpowiedź na pewne potrzeby. No, co by nie powiedzieć w największym skrócie o tym SLD, to ono jednak przeprowadziło miliony Polaków z komunizmu do demokracji, do III Rzeczypospolitej. To nie jest tak, że cały naród stał za Solidarnością. W 1989 roku Lista Krajowa dostała prawie 7 milionów głosów, więc tu bym no, spokojnie na to patrzył, zwłaszcza, że czas już unieważnił tamte spory już. Ja się przyjaźnię z wieloma kolegami z Solidarności i odczuwam z nimi większe ideowe pokrowieństwo niż czasem z moimi dawnymi kolegami z SLD. W każdym bądź razie wielką zasługą i misją tej partii była właśnie ta operacja budowy III RP, która no, nie była nieprzyjazną historii, nie była nieprzyjazną ludziom. Potem sytuacja się ustabilizowała. No, wiemy wszyscy, jak się rozwijała historia. Natomiast lewica po tych wstępnych sukcesach nie potrafiła się odnaleźć. Ja uważam, że przyczyną naszej porażki, żeby nie użyć słowa klęski, w 2005 roku było oczywiście jakieś tam afery, mniej lub bardziej znaczące, chociaż na tle tego, co się ostatnio działo, to powiedzmy sobie, że to były aferki. Natomiast oprócz tego przyczyna była po naszej stronie. Myśmy nie umieli po wejściu do NATO, po wejściu do Unii Europejskiej sformułować takiego prawdziwie lewicowego programu i lewicowej wizji, którą tą wizją zachwycilibyśmy społeczeństwo. Lewica się trochę okazała bezradna wobec takiej nowej rzeczywistości. I to przekleństwo, to fatum ciąży do dzisiaj. Ja sądzę, że jedną z przyczyn porażki lewicy w tych wyborach, bo nazywajmy rzecz po imieniu, to jest mi także te niedoskonałości programowe, brak takich wyrazistych priorytetów programowych. Pojawiło się piękne hasło, zgrabne SMS, szkoła, mieszkanie, szpital. Ale za tym hasłem nie poszły żadne programy, nie poszły żadne konkrety, nie poszły, a przynajmniej nie są powszechnie znane inicjatywy ustawodawcze. Nic w obszarze, który to hasło obejmuje, nie zostało dowiezione do końca, jak to mówi dzisiaj młodzież. Moim zdaniem to jest dobre hasło i warto nad nim pracować, ale to by oznaczało, że lewica musi przebudować swój wizerunek, czyli takiej partii szalenie liberalnej, światopoglądowo. Słowo liberalnej bym zastąpił słowo tolerancyjnej, ale skupiającej się także na tych problemach życiowych, socjalnych. Dzisiaj partią socjalną jest PiS.
to jest trochę fałszywa polityka socjalna. PiS jest łże lewicą, ale ktoś musi się tym zajmować. I to akurat udział w rządzie z liberałami, z centrystami, z HDK-ami, no daje niebywałą szansę, żeby pokazać, że jednak się różnimy. Pan mówi, że ktoś się musi tym zajmować. Ja się zastanawiam, czy będzie komu, bo jak patrzę na to, co zostało z SLD, to ja to widzę w ten sposób i zastanawiam się, jak pan na to patrzy. Wiemy dobrze, że przywódcy tej nowej lewicy no, chcieli bardzo wejść w koalicję wyborczą z Koalicją Obywatelską czy z Platformą Obywatelską. Chcieli startować z tych list w jednych, drugich wyborach. Nic z tego nie wyszło. Wystartowali samodzielnie. Ewidentnie nie mieli na siebie pomysłu, a czas ich goni, bo za chwilę kolejne wybory i to też bardzo trudne dla lewicy wybory. Bo już słyszeliśmy teraz, a wybory samorządowe, dobra, kiepski wynik, porażka, ale wybory samorządowe zawsze są trudne dla lewicy. No to jeszcze trudniejsze będą dla może lewicy wybory. Zawsze to może bym nie przesłał. No właśnie, to prawda. Pan najlepiej z nas wszystkich pamięta jakby sukcesy na tym polu. Natomiast nie o to chodzi, żebyśmy teraz, chociaż historia jest zawsze ciekawa. Natomiast zastanawiam się, czy widzi pan jakiś pomysł na to, bo ja go osobiście nie widzę. Znaczy, wie pan co, to ja bym zachęcał, żebyśmy nie myśleli, bo tak nie myślą obywatele naszej Rzeczypospolitej w swojej masie, w kategoriach od wyborów do wyborów. Lewica znalazła się w miejscu, w którym musi mieć jakąś strategię na lata, a nie na najbliższe miesiące. To jest zresztą dramat polskiej polityki, że się myśli od wyborów do wyborów, a nie myśli się, co będzie za trzy kadencje. Więc po pierwsze trzeba taką perspektywę wypracować. Po drugie, no, wie pan, to nie jest tylko rzecz o lewicy, to jest o wszystkich partiach politycznych w Polsce bardzo krytycznie. Wyobraźmy sobie, że partia to jest taka duża restauracja. I mamy tak, świetnych kierowników tych restauracji, świetni kierownicy sali, przystojni kelnerzy, prawda, wygadani, w każdej sprawie się wypowiedzą. Natomiast nie mamy kucharzy. A przecież dla renomy knajpy, dla renomy, dla jej popularności, decydującym jest kucharz, który wie, jak to mięso pociąć, jak je posolić, jak popieprzyć i tak dalej. Tych profesjonalistów w polityce nie ma. Lewica, ja mogę mieć żal do kolegów, że także ulegli tej mocie. Przecież ten rząd, który nami w tej chwili rządzi, to jest rząd no, upartyjniony w skali, którą ja nie pamiętam, a pamiętam całą III Rzeczpospolitą. Wie pan, w rządzie Millera, w którym miałem zaszczyt zasiadać, było dwóch posłów w kierownictwie resortu. Minister i sekretarz stanu. Natomiast reszta to byli fachowcy od określonych działów administracji publicznej. W tej chwili mamy taką sytuację, że w kierownictwie resortu są sami posłowie, co już w ogóle no jest pytanie, gdzie tu jest kontrolna rola parlamentu. I drugie pytanie, czy oni mają czas zająć się dziedzinami, obszarami życia społecznego, za które odpowiadają w drodze między wiejską a resortem, a alejami ujazdowskimi. To błąd. Potrzeba nam kucharzy i lewica powinna tutaj pierwsza zacząć szukać tych kucharzy i przyciągać ich do siebie. I druga uwaga na tym tle. Otóż wielką słabością lewicy, która się rozpoczęła gdzieś tam kilkanaście lat temu, było rezygnowanie z takiej, powiedziałbym, otuliny społecznej, takiej sieci społecznej, która wokół lewicy była. SLD, jak powstawało, to było 36 różnego rodzaju struktur i organizacji. No, ja już pomijam, że ówczesny szef OPZZ-u był członkiem partii i członkiem jej kierownictwa, prawda?
Ale dzisiaj ta lewica jest jak gdyby sama. No, gdzie są związki zawodowe? Gdzie są NGOsy? Różnego rodzaju organizacje, które z natury rzeczy powinny być lewicowe. Gdzie są ci artyści, prawda, którzy nie baliby się przyjść i powiedzieć, że idee lewicy są, no nie powiem, że fajne, ale interesujące, ciekawe, prowadzące nas w przyszłość. Wydaje mi się, że to jest drugi obszar, na którym koledzy powinni popracować. Właśnie, jak pan mówi o kolegach, jak przyglądał się pan wyborom, bo wiem, że się pan przyglądał teraz samorządowych, to znalazł pan wielu dawnych kolegów i koleżanki na listach? Tak, i to na rozmaitych, muszę powiedzieć, bo no, najwięcej było na liście Koalicji Obywatelskiej, ale także na listach Trzeciej Drogi, na listach obywatelskich. To pokolenie SLD, no, młodsze nieco ode mnie, bo ja już jestem weteran, no, ten gen aktywności ma zaszczepiony. I skoro nie znalazło, to jest dobre pytanie, dlaczego nie znalazło miejsca w strukturach Nowej Lewicy? Pytanie, czy w ogóle szukali? Moim zdaniem to też o to ich warto by zapytać, czy szukali. Jeśli nie szukali, to dlaczego nie szukali? Czy to jest tak, jak powie panu jakiś prymitywny propagandzista, że nie mają nic wspólnego z lewicą i dla karier osobistych pobiegli gdzie indziej? Czy też no jest jakiś moment, jakaś zadra w tych ich relacjach z lewicą i trzeba by tą zadrę usunąć, po prostu zwyczajnie usunąć. Lewicy nie stać na wykluczającą politykę. Pytam o to, bo zastanawiam się, czy na tego typu procesy nie jest już trochę za późno. Wczoraj tu był u mnie w tym studiu profesor Rafał Chwedoruk, który wprost powiedział, że jak się przeanalizuje wyniki wyborów, jeśli Donald Tusk popatrzył na wyniki tych wyborów, to powinien wyciągnąć wniosek następujący. Musi po prostu wchłonąć i przyciągnąć do siebie lewicę, bo z lewicą będzie miał zapewnione zwycięstwo. I jak słyszę, że pańscy dawni znajomi startowali już na listach Koalicji Obywatelskiej, zresztą w ławach sejmowych zasiada kilku dawnych... wybitnych polityków SLD. Którzy teraz są wręcz członkami Platformy Obywatelskiej, to mam wrażenie, że ten proces zaczął się już dziać, tylko po prostu bez udziału tego, co z SLD zostało, bez udziału Czarzastego i jego ludzi. Znaczy, wie pan co, ja nigdy nie wątpiłem, że największym konkurentem lewicy jest Platforma Obywatelska, nie PSL czy Trzecia Droga, tylko my walczymy o elektorat, o szacunek, uznanie elektoratu z Platformą. To jest w polityce naturalne. Największym wrogiem jest najbliższy ci ideowy sojusznik. Tusk to wie i Tusk robi to inteligentnie i zresztą nigdy nie wątpiłem w jego zdolności polityczne. Natomiast czy moi koledzy zdają sobie z tego sprawę? Pewnie tak. Jeśli tak, no to trzeba mieć jakąś strategię odróżniania się, ale nie poprzez radykalizowanie haseł, tylko wykorzystywanie tych luk, których Platforma albo nie jest wiarygodna w tych lukach, albo nie ma nic do powiedzenia. Ja bym wygłosił taką obrazoburczą tezę. Otóż ja mam taki pogląd, że elektorat lewicy jest dzisiaj w PiS-ie. Jaki to jest elektorat? To jest elektorat, który w PiS-ie nie szuka tańców z ojcem Rydzykiem, ale który szuka w państwie takiego opiekuna, cierpliwego, empatycznego, który... Wie pan, żyje daleko od konfliktów współczesnego świata, ale zarazem wie, że te elity, którym on zaufał, mają jakieś stanowisko wobec tych konfliktów. I on nie umie ocenić, czy one są słuszne, niesłuszne, ale wie, że w razie czego ma się o siebie nie martwić, bo są ludzie, są partie polityczne, są elity polityczne, które martwią się za niego i zadbają, że mu się krzywda nie stała. A przecież to jest program lewicy. To lewica mówi, że jest potrzebne silne państwo, które zadba o to, żebyś
nie spadł poniżej pewnego to poziomu jakbyśmy życia. Sobie wzięli, bo zresztą wiemy dobrze, bo no, zresztą my już rozmawialiśmy na ten temat już wielokrotnie przez ostatnich kilkanaście lat. Ja nie będę tego ukrywał, że jako dziennikarz się wręcz specjalizowałem w sytuacji lewicy w Polsce. Więc wiemy dobrze, że lewica zawsze była w takim rozkroku między taką lewicą, nazwijmy to światopoglądową, a lewicą socjalną z różnych niezrozumiałych dla mnie przyczyn, jakby próby pogodzenia tego zawsze się kończyły. Zawsze to było przedstawiane jako alternatywa. I teraz też ewidentnie lewica stoi w tej alternatywie, tylko problem ma taki, że jak startuje jako alternatywa wobec Platformy, to przegrywa, no bo po co ja mam głosować na słabszą alternatywę, skoro mam Platformę Obywatelską, a w tym obszarze, o którym pan mówi, no to po co ci ludzie mają głosować na lewicę, skoro PiS im to zapewnia? Wie pan, to jest... Ja bym tak powiedział. Patrzę na Europę, na to, co się dzieje w Europie. Niech pan zobaczy, że te postulaty obyczajowo-światopoglądowe są realizowane przez partie prawicowe. Przecież Związki Partnerskie zalegalizowało CDU, czyli partia chadecka z krzyżem na piersiach, prawda? Zmiany ostatnio obyczajowe wprowadza pani Meloni, której też trudno powiedzieć, że jest człowiekiem lewicy. Te równościowe postulaty stały się już, no tak jak kiedyś pewne postulaty pracownicze, stały się własnością całego świata polityki. Więc moim zdaniem lewica powinna wymierzyć proporcje, ile i wokół, i o co walczymy z resztą świata polityki, natomiast o co walczymy w imieniu ludzi. I tu wie pan, tu jest wbrew pozorom sporo do zrobienia, bo na przykład jak można użyć takiego przykładu, to weźmy 13. emeryturę, która jest ruchem klasycznie prawicowym, bo ono nie uwzględnia sytuacji materialnej ludzi. Każdy dostaje tyle samo. A może warto zaproponować zmianę tej zasady i dać podwójną emeryturę tym, którzy mają emeryturę powiedzmy do 4 czy do 5 tysięcy złotych. Nie wiem, można by to policzyć. To samo jak słyszę o babciowym, to babciowe też nie uwzględnia, które popieram, bo to jest jakiś pomysł na powrót kobiet do pracy. Ale ono też nie uwzględnia statusu materialnego tych ludzi. Ja nie chcę wchodzić teraz w dyskusję o to, co jest rozwiązaniem lewicowym, prawicowym. Tak, nie, ja tylko wejdę w to, żeby zadbać o tych Znam takich, mocniej... Wiem doskonale, zresztą ja sam się palę, żeby to skontrować, ale nie po to się spotkaliśmy, żeby się kłócić o to, co jest prawicowe, co jest lewicowe. Natomiast ja bym argumentował, że no clue socjaldemokratycznej polityki choćby społecznej, choćby tej skandynawskiej, to jest właśnie po prostu pomoc państwa dla ogółu obywateli, bez względu na ich stan materialny. Panie redaktorze, to ja chcę powiedzieć tak. Ja nie zamierzam odbierać nikomu 500+, ani 800+. Każdy powinien dostać, absolutnie. Ale już bo wie pan, tu jeszcze zakładam, że struktura społeczna jest dynamiczna. Jakbym miał 22 lata i bym zaczął pracę na uczelni, to bym się szybko zorientował, że nic tam nie zarobię i poszedłbym do Biedronki, prawda? Bo jeszcze jestem mobilny, wyobrażam to sobie. Natomiast w odniesieniu do emerytów sytuacja jest bardziej złożona. Tu powinna być coś, co nie chcę nazwać polityką senioralną. A dobra, to ja przerwę. Wejdę, bo jakby nie chciałbym, jasne, żebyśmy zaczęli teraz o możliwych Ale politykach senioralnych. Idzie mi o to, żeby pokazać, gdzie są takie obszary, gdzie lewica może być bardziej wiarygodna niż Platforma i bardziej wiarygodna niż PiS. To ja znowu, na kontrze do tego, co pan mówi, ja panu wskażę taki obszar, bo pan tu powiedział, że ja to często słyszę, że nie powinniśmy się odróżniać, czy nie powinna lewica, bo też wszyscy są zawsze pełni dobrych rad dla lewicy, tak. Że lewica nie powinna się odróżniać od Platformy nadmiernym radykalizmem. Ja po pierwsze chciałbym wiedzieć, co pan rozumie przez nadmierny radykalizm i czy na przykład start lewicy w Warszawie
pan by przedstawił jako nadmierny radykalizm. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jednak w mojej ocenie w Warszawie lewica zrobiła dosyć przyzwoity wynik. Zarówno Magdalena Biejat w wyborach prezydenckich, ale udało się wprowadzić aż 8 osób do Rady Warszawy. No, oczywiście nie będą miały na nich wpływu, bo Platforma ma większość i rządzi samodzielnie, ale do tej pory była tak naprawdę jedna, no w zależności jak liczyć, dwie osoby w Radzie. Teraz jest 8 i na te 8 osób jest jeden Jan Mentzfel i 7 kobiet, raczej młodych kobiet z ruchów miejskich, z partii Razem, chociaż też i z Nowej Lewicy, tak. Z Nowej Lewicy, chociaż nie tylko, bo też są też osoby z dawnego SLD. Natomiast może to jest jakiś wskaźnik. No w Warszawie udało się, i to warto to podkreślić, w Warszawie, w której Platforma ma twarz Rafała Trzaskowskiego. Czyli też nie radykalnego liberała, tak. Ale wie pan, to jest dobra uwaga, bo niewątpliwie powinna być inna polityka, ta wielkomiejska. I ja jestem zadowolony, bo może nie dumny, z wyników Magdy Biejat, która jest dziewczyną mądrą i czującą, że tak powiem, politykę. I to jest okej. Żałuję, że na podobny wysiłek nie zdobyliśmy się w kilku innych miastach, żeby wystawić swojego kandydata, bo naprawdę, przepraszam, powiem to brutalnie, naprawdę więcej jest warte wyrobienie sobie jakiejś marki, przypomnienie ludziom o tym, że istniejemy, niż jakiś tam etat wiceprezydenta do spraw nijakich gdzieś tam w mieście. Więc żałuję, żeśmy nie zagrali o kilka prezydentur więcej. Natomiast czym innym byłby, nazwijmy to, świat południowo-wschodniej Polski. Tam trzeba trochę inaczej pracować. Wie pan, ja nie chcę się odwoływać do moich doświadczeń, bo to w ogóle jest inna Polska, inne społeczeństwo, to trzeba brać na to poprawkę. Ale w latach 97-2001 ja byłem wtedy sekretarzem generalnym i odwiedziłem 280 powiatów, a jeszcze byłem posłem, więc uczestniczyłem w obradach Sejmu, czyli jak wyjeżdżałem sobie w niedzielę z Warszawy, to wracałem na posiedzenie Sejmu. I to były takie spotkania, że przychodziło 3 facetów albo 5 osób, prawda? I piliśmy kawę i gadaliśmy o wszystkim, relatywnie najmniej o polityce. Ale ważne było to, że po tym spotkaniu zostawało 2 osoby, które mówiły, dobra, my tu coś zorganizujemy. I być może trzeba wrócić do tej formuły, trzeba tkać tą partię od spodu, człowiek po człowieku, nizać ich na ten sznurek, bo to też jest kolejna słabość, nie tylko też lewicy, ale lewicy zwłaszcza, to jest słabość struktur terenowych. To są rzeczy, które na lewicy jakby wiadomo od zawsze, bo ja tego słuchałem i sobie przypominam, już nie pamiętam po których wyborach, ale też po którejś kolejnej klęsce wyborczej. Pamiętam doskonale jakieś takie spotkanie na rozbracie, gdzie prezydent Kwaśniewski mówił, że teraz musicie o tych wyborców, co na was jeszcze głosują, chuchać, dmuchać, nawet użył wtedy takiego sformułowania, powinniście 2 razy do roku każdemu z nich wysłać kartkę z życzeniami. Raz na Boże Narodzenie i raz na 1 maja. Bardzo dobry pomysł. Tylko czy jest jeszcze komu te kartki wysyłać w ogóle? Znaczy wie pan co, ja bym jeszcze znalazł w większości tych obecnych polityków lewicy nie znam. Ale chociażby jak patrzyłem na listy wyborcze do rad gmin, miast, do sejmików, to myślę, że gdyby mnie było stać, to byłoby komu wysłać. A tak jak pan powiedział, największy wróg w polityce to jest zawsze ten najbliżej. Czyli dobra, w Warszawie jakoś się, mam wrażenie, udało, bo i nawet pomogło, bo ja wiem, oczywiście to jest anegdotyczny przykład, ale też widać po wynikach wyborów, że to nie tylko były anegdoty z rozmów, które ja prowadziłem z ludźmi, że bardzo wielu wyborców Rafała Trzaskowskiego zagłosowało na Magdalenę Biejat w tych wyborach.
Więc da się wyrwać. Natomiast pytanie, czy da się wyrwać, okej, okay, w mieście się tym, no, udać się nie udało, no bo była trzecia, no, ale udało się wprowadzić dużo większą niż wcześniej reprezentację do Rady Miejskiej i do Rad Dzielnicowych. Natomiast pytanie, jaką taktykę SLD powinna, czy SLD, Nowa Lewica powinna przyjąć względem Donalda Tuska i czy nie są, że tak powiem, za słabi na takiego przeciwnika? Wie pan, pewnie, że się gra tak, jak przeciwnik pozwala. Tusk to jest poważny przeciwnik, dużej klasy gracz. Myślę, że w tej chwili najwybitniejszy na scenie, co nie znaczy, że nie jest do, że tak powiem, nie może być partnerem do kilku gier. No wiadomo, że jest premierem, nic w rządzie bez niego się nie dzieje. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że gdzieś tam jest kilku ministrów lewicowych, jest kilku wiceministrów. No, jakoś ich nie widzę przy rozmaitych grach, które są prowadzone. Pigułka dzień po. Inicjatywa lewicowa. Nie było lewicy przy rozstrzygnięciach, przy wypowiedziach w tej sprawie. Wszystkie oklaski zebrała pani minister Leszczyna, prawda, która nawet nie wiem, czy jest za tą pigułką, ale popłynęła z tym prądem, bo pan premier jej kazał, prawda? Więc lewica się musi nauczyć takiej gry, powiedziałbym, merytorycznej, programowej, żeby było widać, co jest jej, a co zostało tylko poparte przez premiera Tuska, a nie wzięte. Dwa, wie pan. No to jest też sposób zachowania i język tej lewicy. Ja mam do swoich koleżanek, kolegów pretensje, że ten język jest zbyt mało inkluzywny, że jest zbyt mało wspólnotowy, że nauczyliśmy się od Kaczyńskiego walić przeciwnika obuchem w głowę, czy od Kaczyńskiego i jego ludzi. Natomiast lewica zawsze miała język taki zapraszający, taki wspólnotowy. Nawet tam, gdzie kogoś karciliśmy, no to mówiliśmy o tym z pełnym, że tak powiem, szacunkiem dla osoby karconej, bo to jest też znak lewicy. Lewica nikogo nie może wykluczać. To nie jest formacja zbrojna, tylko to jest no, formacja rozmowy, dialogu, współpracy, więc być może tym się by udało też odróżnić od Tuska czy innych kolegów. Dobra, jeszcze chciałbym wykorzystać to, że się widzimy i pańskie doświadczenie, nie tylko jako byłego szefa SLD, chociaż to też na pewno pomoże, żebyśmy jeszcze trochę też z pańskiej perspektywy popatrzyli na inne elementy tej naszej politycznej układanki. Wszyscy się zastanawiamy, czy nie wszyscy, ale spora część z nas się po tych wyborach zastanawia, na ile trzecia droga jest trwałym elementem i na ile ten pomysł połączenia PSL-u z Polską 2050 ma prawo na dłużej wypalić. W pańskiej ocenie ten wynik teraz tych wyborów trzeciej drogi, to jest ich sukces czy porażka? Moim zdaniem to jest w granicach oczekiwań. To jest zaczątek pewnej formacji chadeckiej. I bardzo dobrze, bo losy partii chadeckich na zachodzie Europy pokazują, że to już nie jest, to nie są te partie po II wojnie światowej wojujące na lewo i na prawo. To są partie umiarkowanego centrum. I moim zdaniem w tą stronę to powinno pójść. No, jak to się skończy, nie wiem, bo na to wszystko trzeba nałożyć siatkę osobistych ambicji i interesów. Pan marszałek Hołownia nie ukrywa swoich prezydenckich ambicji, ale nie wiem, jak się zachowa PSL. To jest partia, która pamięta, że jak się nie wystawia kandydata na prezydenta, to może być tak, że za rok już nikt nie pamięta, że taka partia istnieje. Więc nie sądzę, żeby nie wystawiła swojego kandydata na prezydenta. Wie pan, logika kampanii... Czyli to, że Kośniak-Kamysz wystartuje w wyborach.
Nie wiem, czy on, być może znajdą jakiegoś wybitnego profesora, których wśród sympatyków Ruchu Ludowego nie brakuje. No, u nas się przyjęło, że szef formacji jak gdyby startuje, ale to różnie przecież bywało i różnie bywa. W każdym razie to wprowadzi pewien dyskomfort w szeregi trzeciej drogi. To samo będzie, jeśli na przykład zamiast Rafała Trzaskowskiego w blokach startowych pojawi się Donald Tusk. To jest możliwy według pana scenariusz? Moim zdaniem to jest możliwy scenariusz. To jest, wie pan, Donald Tusk zarysował taki ambitny program polityczny, na którym wszyscy przeszli jak gdyby obok. On powiedział, że trzeba wygrać, ukarać, naprawić i pojednać. No, wie pan, rząd, który jedna, to taki eksperyment się nie sprawdził. Przynajmniej nigdzie, jak na razie. Natomiast naturalną instytucją jednającą społeczeństwo w Polsce jest urząd prezydenta. My patrzymy przez pryzmat Andrzeja Dudy, ale ja na przykład chciałbym też popatrzeć przez pryzmat nie tylko Aleksandra Kwaśniewskiego, ale na przykład Lecha Kaczyńskiego, który bardzo wystrzegał się jednoznacznych, że tak powiem, stanowisk i określeń. Także Bronisław Komorowski, no co by o nim nie powiedzieć, starał się iść takim kursem centrowym. Więc ten urząd w sposób naturalny może nas jednoczyć i być może Donald Tusk to miał. Szczególnie jeżeli ten urząd przyjmuje polityk bardzo samodzielny, nie, który może się uniezależnić od swojego środowiska. Do którego numeru nie znają na Nowogrodzkiej. To biorąc pod uwagę to, co pan mówi, no to wręcz start Donalda Tuska wydaje się nieunikniony. Więc mnie się tak wydaje, że logika polityki poprowadzi go w tą stronę. Także i dlatego, że niech pan zobaczy, hasło rozliczyć i ukarać, no, buksuje. Komisje śledcze to już jest mit komisji Rybina i to jest mit. No, było, minęło. One też trochę buksują. Zaczyna kolega Bodnar, znaczy służby, które nadzoruje. I dobrze, ja uważam, że rzeczywiście trzeba badać prostą rzecz. No, czy został naruszony kodeks karny, czy nie. Jak nie, przepraszamy, dziękujemy. Jak został, sąd, niech sąd rozstrzyga o ewentualnej winie i karze. Tak to się robi w cywilizowanych krajach. No ja przypomnę, że na przykład politycy francuscy, to nawet pan prezydent Destin, prawda, odpowiadał przed zwykłym, prostym sądem rejonowym gdzieś tam pod Paryżem. Więc czy Sarkozy, który zresztą został skazany. Więc niech to robi wymiar sprawiedliwości. Oby niezależnie, niezawiśle i uczciwie, sprawiedliwie. Natomiast no teraz trzeba to naprawić. I tu jeszcze, no jak gdyby rząd jest potrzebny, ale bezkonfliktowo to się nie uda. Bo na przykład ingerując w wymiar sprawiedliwości, czy nawet teraz dokonując oczywistej operacji wymiany kadrowej w spółkach, no to się dzieje z czyjąś krzywdą. Obiektywną niekiedy, ale przede wszystkim też i subiektywną, wie pan, relatywną. Dlaczego mnie skrzywdzili, ja byłem taki porządny, nie zajmowałem się polityką, tylko liczyłem tabelki. No więc ofiary są jak gdyby. Ten podział opozycja rządzący będzie się utrzymywał i żaden premier tego podziału nie przełamie. To jest zresztą nie jego rola. On ma sprawnie zarządzać państwem, a nie zajmować się podziałami. Natomiast od podziałów są takie urzędy symboliczne, jak właśnie prezydent Rzeczypospolitej. I ja, kierując się logiką polityczną, bym powiedział Tusk na prezydenta. No to ciekawie się te wybory zapowiadają, no bo tak, Tusk
niezależnie od tego, czy chce, chociaż wydaje się, że chce i to wygląda na to, że chciałby, wręcz tak jak pan mówi, będzie wręcz zmuszony, żeby dokonać tej logiki, o której pan opowiada. Kosiniak-Kamysz albo ktoś z PSL-u musi wystartować, bo PSL ma pełną świadomość, że bez wystawienia własnego kandydata przestają istnieć. Hołownia ma olbrzymie ambicje. Gdzieś jeszcze jakieś miejsce dla lewicy. No i pytanie, kto przeciwko... No i Konfederacja jeszcze, proszę nie powiedzieć. No, moim zdaniem oni dostali taki sygnał, że trzeba ten projekt rozwijać. Tylko, po prostu. Bo tu na razie mówimy o tej, że tak powiem, wojnie w koalicji. Aha. A teraz rzeczywiście przejdźmy do tych, którzy wystartują przeciwko. Czy PiS ma szansę cokolwiek na wyborach prezydenckich ugrać? Wie pan co, to zależy, jaki postawi sobie cel, ale ja myślę, że może inaczej. Tu będzie duża dynamika sytuacji. My naprawdę dzisiaj, co się będzie działo, na przykład jakie będą wyniki wyborów europejskich, też nie wiem. To nie snujmy aż tak daleko, no to porozmawiamy, moim to nie, to zdaniem porozmawiamy o konkretach. PiS musi kogoś wystawić. Im bardziej pan prezes Kaczyński czuje się zmęczony i starszy, tym bardziej będzie szukał kogoś młodego, dobrze zapowiadającego. I generalnie, jak się zastanawiamy, kto może być po Kaczyńskim szefem partii, to musimy patrzeć na to, kto wystartuje w wyborach prezydenckich. Myślę, że tak. I to nie chciałbym martwić moich rówieśników oraz kolegów o jedno pokolenie, tylko młodsze, ale myślę, że to trzeba szukać wśród jakichś 40-latków. Nie wiem. Eksperyment z panem Bocheńskim nie udał się, nie wskutek jego wyniku, bo wynik to jest druga rzecz, ale nie było widać po jego kampanii tej dynamiki, którą by oczekuje się w kampaniach personalnych. Może Kacper Płażyński. Bardzo ładną kampanię robił w Szczecinie pan Bogucki, bo to tak kątem oka to widziałem. Może któryś z nich właśnie, taki młody, dynamiczny lider, który, nie wiem, za parę miesięcy zostanie członkiem komitetu politycznego. Pokażemy go najpierw partii, prawda, bo to partia musi go zaakceptować, no, a potem go zgłosimy. Jeszcze, to skoro jesteśmy przy PiS-ie, to chciałem się jeszcze zapytać, no bo tak, 15 października PiS wybory wygrał, no ale utracił władzę, był w potężnym kryzysie też takim tożsamościowym. Słyszałem tu choćby w tym studiu podczas rozmów liczne opinie co do tego, że właśnie PiS jest w kryzysie, PiS nie potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości. A tymczasem no, wykręcili coś, co trzeba by nazwać pięknym wynikiem do sejmików ale wojewódzkich. Oczywiście... Co takiego się stało? Ale nic się nie stało. Nic się nie stało. Ja oceniam tak, że gdzieś 12% spośród tych 30 kilku poparcia to jest prawica taka, no nazwę ją ryzykowa, czyli kościelna, tradycyjna, żadnych zmian, a w ogóle najlepiej było wczoraj. Dobrze już było, jest gorzej, więc brońmy się, żeby jeszcze nie było gorzej. Natomiast reszta to są ci ludzie, którzy oczekują, wie pan, mnie wolno to powiedzieć, panu nie. Otóż ja powiem, to są ci ludzie, którzy popierali Jaruzelskiego, Gierka, Gomułkę, bo widzieli lidera, przywódcy, który może się myli, może ma jakieś inne wady, ale wie, czego chce i prowadzi nas pewnym krokiem. To czy w przepaść, czy do raju, to jeszcze się okaże. Ale ważne, że idziemy równo, rytmowo, takim marszowym krokiem wspólnie, razem do przodu. I PiS odpowiedział na to zapotrzebowanie. Moim zdaniem to jest ten obszar, gdzie można by powalczyć o ten elektorat. No nie liberałowie, bo liberałowie mają inną filozofię, ale lewica ze swoim republikanizmem, koncepcją wspólnotowości mogłaby z tym elektoratem się komunikować, tak jak SLD się z nim komunikowało, bo to jest elektorat, który poprzednio głosował na SLD. Myśmy na gruncie, no, nazwijmy to umownie, pewnej polityki historycznej, mówiliśmy do tych ludzi w ten sposób. No, zmieniła się forma, natomiast treść, czyli
bezpieczeństwo, lepszy poziom życia jest ciągle ta sama. Nie bójcie się, my nie pozwolimy, żeby wam cokolwiek odebrano z tego, czegoście się dorobili do tej pory. I moim zdaniem to jest, w każdym kraju występuje taki elektorat i warto o niego walczyć. Ja jeszcze się, zostańmy przy samym Prawie i Sprawiedliwości i tym, na ile ono ma szansę utrzymać ten elektorat przy sobie bez Jarosława Kaczyńskiego. Bo jak pan mówi, że tam jest cała masa ludzi, którzy głosują tak, jak popierają, bo jest silny, wyrazisty lider. A wcześniej mówiliśmy o tym, że kandydatem na prezydenta i potencjalnym następcą tego silnego lidera miałby być jakiś młody, dynamiczny człowiek. To ja tu widzę jednak sprzeczność. Nie wydaje mi się, żeby dla wyborców Kaczyńskiego, ale... bo co de facto, to nie są nawet wyborcy PiS-u, wyborcy Jarosława Kaczyńskiego, żeby oni, mówiąc ale... kolokwialnie, kupili jakiegoś młodego, ale... dynamicznego chłopaka. Panie redaktorze, przecież Duda nie został wybrany w 2015 roku dzięki swoim walerom intelektualnym i osobistym oraz powszechnej rozpoznawalności. To wystąpił jako substytut Jarosława Kaczyńskiego i ludzie głosowali na Kaczyńskiego, a nie na Dudę. I teraz będzie podobnie. Natomiast Jarosław Kaczyński, ja w imieniu pokolenia, do którego i jego, i siebie zaliczam, protestuję. To jest ageizm. Prezydent Biden jest dużo od nas starszy i jak pan zobaczy, gorzej dbał o formę fizyczną, bo ma z ruchami jakieś takie tego, ale generalnie powiedziałbym, jeszcze gotowi jesteśmy ratować kraj i rzucić się przez morze z Czarnieckim. Prezes Kaczyński jest tak samo. Nie wiem, czy umie pływać, ale jak każdy uczeń szkoły podstawowej z lat 60. musiał się nauczyć. Nie, z całą pewnością nie chcemy tu ageizmu uprawiać. No między innymi no, cały czas będziemy chociażby korzystać z pańskich ocen. Nie, ale prawda jest taka, znaczy, wie pan, no, jak już tak porównujemy sobie, żartobliwie, bo przecież w końcu nie można polityki zupełnie serio traktować, mam takie wrażenie, że to jest pewien breżniewizm, czyli do zmian kadrowych dochodzi wtedy, kiedy albo przywódca umiera w sposób fizyczny, albo zostaje tak ubezwłasnowolniony przez otoczenie, że już jest nieużyteczny. Kaczyńskiego nie da się ubezwłasnowolnić. To jest za silna postać, za silna osobowość i po prostu on odejdzie wtedy, kiedy uzna, że może odejść. No. Nie przewiduję, żeby to się stało w jakiejś takiej perspektywie, którą byśmy określili za rok, za dwa, za trzy. Nie wiem. Być może gdzieś za 5, 6, a może za 7. Nie będziemy teraz wybiegać w przyszłość aż tak daleko. Ja wybiegnę w przyszłość tylko w jednej sprawie. Czy wiemy już teraz na pewno, że to była pańska pierwsza wizyta w tym programie, ale z całą pewnością nie ostatnia, bo tematów do rozmowy nam wróci. Będziemy już musieli kończyć, ale mam tu parę punktów, które będę chciał szybko pociągnąć. Tym bardziej właśnie sytuacja jest dynamiczna. Zaraz kolejne wybory, jedne, drugie, trzecie. Więc ja bardzo dziękuję za wizytę dzisiaj. Doktor Krzysztof. Nisko się kłaniam. Doktor Krzysztof Janik, minister, przewodniczący, sekretarz generalny. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję, że byliście z nami. Na dzisiaj to już tyle. Jutro oczywiście kolejny raport. No jutro będziemy się przyglądać sytuacji w Sejmie, no bo wreszcie skończyły się wybory, no to wreszcie podobno można zacząć rozmawiać i debatować nad tematami aborcyjnymi, więc my też w programie ten temat jutro z moją gościnią podejmiemy już dzisiaj na ten program. Zapraszam. Do zobaczenia.